Dzień dobry, witam wszystkich. Z tej strony Arkadiusz Gałecki, firma Altcom Akademia. Bardzo mi miło Was wszystkich dzisiaj powitać, z uwagi na to, że będziemy mieli okazję porozmawiać sobie o takich dobrych praktykach, chociażby jak Lean, iKill i DevOps. Dlaczego zadałem sobie pytanie, szukając wspólnego języka? Dlatego, aby postarać się i pokazać Wam, w jaki sposób dobre praktyki IT-owe tak naprawdę, Lean, IT, DevOps i oczywiście inne praktyki na rynku łączą się ze sobą po to, aby móc dostarczać wartość klientowi. Co ważne, bardzo wiele na rynku się w ostatnich latach zmieniło. Kiedyś klienci nie oczekiwali tak wiele jak w tej chwili, nie oczekiwali również w tak krótkim czasie jak teraz. Dlatego niezbędne jest znalezienie wspólnego mianownika dla wszystkich dobrych praktyk, które występują na rynku, po to, abyśmy mogli tworzyć i dostarczać wartość naszym klientom. Moi drodzy, zanim zaczniemy, to na początek prosta agenda. Agenda wprowadzająca nas do tego, o czym będziemy dzisiaj mówić. Przede wszystkim na początek taki rys historyczny, czyli de facto postaram się opowiedzieć Wam o tym, jak te dobre praktyki rodziły się na rynku, skąd one się tak naprawdę wzięły, kto je wymyślił, kto je wdrożył, kto je stworzył, kto je opisał, kto powiedział, że tak właśnie powinno być i tak dalej. Czyli poznamy tą historię, począwszy od IT-a przez Lina, jak również DevOpsa. Dalej zatrzymamy się na chwilę na potrzebach rynku czy oczekiwaniach rynku. Czego tak naprawdę klient od nas dzisiaj oczekuje, w jakiej formie, a co klient rozumie przez dostawę, czy oczekuje od nas tak naprawdę wartości, czy tylko produktów albo usług. Więc te wszystkie aspekty postaramy się na spokojnie omówić. Jak już omówimy sobie te oczekiwania, które płyną z rynku na chwilę obecną, to skupimy się później na takiej nowej odsłonie, czy też połączeniu tych wszystkich dobrych praktyk, które często w nowym świecie nazywane są po prostu IT-em czwartym, a ja czasami dla uproszczenia nazywam tego IT-a czwartego i inne rzeczy razem, nazywam po prostu DevOpsem. Bo jest to nic innego jak połączenie czy miks wszystkich dobrych praktyk, które ma pozwolić na to, żebyśmy byli w stanie naszym klientom szybciej i efektywniej dostarczać produkty i usługi. A co za tym idzie? Tak naprawdę dostarczać klientom po prostu wartość. Kolejna ważna sprawa to jest pytanie szybciej czy stabilny. Co tak naprawdę potrzebne jest klientowi, czy czego klient oczekuje? Że co, że dostarczymy mu rozwiązania, produkty i usługi szybciej albo zmiany na produkcję szybciej, czy zapewnimy, że jak już dotrą na produkcję, to te środowiska będą stabilne. I tutaj trzeba będzie się zastanowić nad tym, w jaki sposób zachować tą równowagę pomiędzy dowożeniem na produkcję w określonej prędkości, szybkości i tak dalej, a z drugiej strony zachowaniem oczekiwanej stabilności przez naszych klientów. No i później kolejny element naszej agendy to już takie, można by powiedzieć, górnolotne słowo, wartość ponad wszystko. Dlaczego wartość ponad wszystko? Dlatego, moi drodzy, ponieważ klient dzisiaj nie chce płacić za coś, co nie daje mu wartości. Klient nie jest zainteresowany różnego rodzaju działaniami, które w taki czy inny sposób spowodują, że on nie otrzyma wartości albo otrzyma ją później, tak? Czy za większe pieniądze. Nie, klient dzisiaj tak naprawdę, patrząc na wartość, mówi: ja chcę zapłacić tylko za to, co daje mi wartość, a wszystkie inne czynności czy działania, które się znajdują po drodze, zupełnie mnie interesują i nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. A żeby zasadniczo udowodnić, że tak jest, to pozostaje nam ostatni element naszej agendy, który nazywa się nie inaczej jak wyniki nie kłamią, czyli wyniki pokazują, w jaki sposób ta wartość jest dostarczana klientowi, w jaki sposób czy jak zwiększył się performance czy też wydajność organizacji IT przez ostatnie lata, mając na uwadze wyniki czy osiągnięcia rozwijających się IT od 2016 roku,
tak naprawdę do 2019, kiedy zarówno DevOps, kiedy również ITIL 4 i inne dobre praktyki zaczęły ze sobą bardzo mocno współdziałać w celu dostarczania wartości naszym klientom. Moi drodzy, na początek patrząc na ten rys historyczny, zauważcie, że tak naprawdę biblioteka ITIL-owa pozwala nam nadążać za czym? Za tak naprawdę zmieniającymi się potrzebami organizacji biznesowych. Ale w jaki sposób to robimy? No przede wszystkim poprzez zrozumienie tak naprawdę obu stron. Tak? Zrozumienie, czym tak naprawdę jest wartość, którą dostarczamy dla klienta. Wartość, która jest dostarczana klientom i za którą klienci chcą zapłacić, bo to jest chyba najważniejsze. Rynek zmienia się tak dynamicznie, jak potrzeby naszych klientów. Wszyscy wokół, zauważcie, że wszyscy dookoła tak naprawdę mówią, że żyjemy już w świecie takich, można by powiedzieć, APP, czy w świecie aplikacji. Żyjemy w świecie, co więcej, można by powiedzieć, cyfrowej transformacji, czy wręcz idąc krok dalej, czwartej rewolucji przemysłowej. Żyjemy w świecie internetu, rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No ale w jakiś sposób musimy z tym wszystkim dać radę, tak? Czy też musimy nadążyć, nie narażając klienta chociażby na utratę wartości, której oczywiście on od nas oczekuje w postaci usług, w postaci produktów. I tutaj z pomocą przychodzi nam nic innego jak ITIL 4, który od prawie 40 lat, bo tak można byłoby powiedzieć, ewaluuje i tutaj zmieniając się w takie naprawdę, bym powiedział, potężne narzędzie, które pozwala organizacjom wspierać swoich klientów w osiągnięciu czego? No w osiągnięciu przede wszystkim wyniku. I tutaj ten wynik należałoby interpretować w rozumieniu finansów czy zarabiania pieniędzy i oczywiście nie tylko, ale poprzez co? Poprzez dostarczenie czego? Poprzez dostarczenie wartości. Możemy zadać sobie zasadnicze pytanie, co jest celem każdej jednej organizacji? No i odpowiedź tutaj jest bardzo prosta. Celem każdej jednej organizacji jest nic innego jak zarabianie pieniędzy, a to zarabianie pieniędzy zostało jasno zdefiniowane czy opisane przez Eliahu Goldratta w jego publikacjach, które możecie dostać na rynku pod nazwą Goal 1 i Goal 2, czyli cel 1 i cel 2, taka biznesowa opowieść o tym, jak działają czy funkcjonują organizacje i co jest celem tych organizacji. Moi drodzy, więc abyśmy mogli zrozumieć tak naprawdę, jak wyglądała ta droga od ITIL-a pierwszego do ITIL-a czwartego i dostarczania klientom wartości, umożliwienia im realizacji po swojej stronie wyniku, czyli zarabiania pieniędzy, zasadniczo ważne jest to, byśmy zerknęli na ten rys historyczny. Zauważcie, mamy rok 1986 do 1999. I tutaj oficjalnie, zgodnie z wszystkimi prawidłami, pojawia się na rynku biblioteka ITIL-owa w wersji pierwszej. Właścicielem biblioteki jest nikt inny jak rząd Wielkiej Brytanii. Biblioteka posiada 36 różnych pozycji, czyli 36 różnych książek, do których przygotowane są również tak zwane publikacje uzupełniające, czyli dodatkowe książki, które traktują o tym, jak możemy te dobre praktyki ITIL-owe zastosować czy wykorzystać w innych sektorach gospodarki. Ale gdybyśmy cofnęli się jeszcze trochę w czasie, czyli do roku 1981, czy nawet przełomu 81-82, no to dowiedzielibyśmy się, że tak naprawdę ta biblioteka narodziła się, czy zaczęła się rodzić trochę wcześniej. To właśnie na przełomie 81-82 ubiegłego wieku ówczesna premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher poprosiła swoich doradców o to, aby rozpoczęli działania związane z pozyskaniem, znalezieniem czy zidentyfikowaniem wszelkiego rodzaju dobrych praktyk, które odnoszą się do zarządzania nie tylko samym IT, ale do zarządzania zarówno ryzykiem, ciągłością działania, finansami itd., itd., itd. Więc moglibyśmy powiedzieć, że tak naprawdę ten początek biblioteki ITIL-owej to jest nie rok 1986, ale tak naprawdę 1000,
981-82. Potem, moi drodzy, po Aikilu pierwszym przychodzi spora zmiana i na przełomie roku 2000-2001 pojawia nam się kolejna wersja biblioteki, tym razem już Aikil wersji drugiej, który działa w oparciu już nie o funkcje, ale w oparciu o procesy. Co jest ciekawe, Aikil drugi przynosi nam trochę taką nową strukturę, która dzieli naszą organizację, czy dzieli nasze IT na dwie części. Z jednej strony pojawia się publikacja, która nazywana jest Service Delivery, a z drugiej strony pojawia się publikacja, która nazywana jest Service Support. W Service Delivery zostają zgromadzone wszelkiego rodzaju procesy, które odpowiadają za dostarczanie usługi. Natomiast w supporcie zostają ujęte wszelkiego rodzaju procesy i funkcje, które odpowiadają za utrzymanie, czy odpowiadają za operację. W związku z tym możemy powiedzieć, że w taki naturalny sposób IT, czy organizacja, została podzielona na dwie części. Co pokutuje tak naprawdę do dzisiaj? Zauważcie, że do dzisiaj trudno jest nam sobie poradzić z tym, żeby znowu połączyć naszą organizację w IT w jedno. Niegdyś, w latach 80., kiedy działały na rynku takie firmy, chociażby jak Atari czy inne, firmy tak naprawdę działały cross-funkcjonalnie. Nie było pojęcia podziału, że tu jest biznes, tu mamy rozwój, a tu mamy jeszcze eksploatację. Nie, bo to nikomu nie było do szczęścia potrzebne. Była jedna organizacja, gdzie zespoły były cross-funkcjonalne. A z czym nam się kojarzy teraz cross-funkcjonalność? Przede wszystkim z nowym podejściem, z metodykami zwinnymi, tak? Tworzeniem zespołów DevOpsowych, tworzeniem zespołów Scrumowych czy innych. Dlatego formalnie Aikil II podzielił nam tą cross-funkcjonalność na typowe silosy, z którymi dalej trzeba walczyć. Zarówno biznes, jak i IT z czasem zrozumiało, że tego typu podejście zasadniczo nie załatwia sprawy, że to fajnie, że taki IT istnieje, ale on nie da nam dużej wartości, ponieważ będziemy od siebie odizolowani. W związku z tym w roku 2007 w maju na rynku pojawia się nowa wersja biblioteki, która nazywana jest nie inaczej jak IT w wersji trzeciej. Ten IT w wersji trzeciej jest oparty na cyklu życia usługi. A cykl życia usługi oczywiście oparty na cyklu życia aplikacji. Natomiast musimy mieć świadomość, że ten Aikil trzeci, pojawiając się w ramach biblioteki Aikilowej, miał zapewnić nam zburzenie pewnego muru, który narastał od Aikila drugiego, czy zburzeniu tak naprawdę tego podziału na rozwój i na eksploatację, który został dostarczony przez Aikil drugi. Natomiast to nie było łatwe wyzwanie i wiele organizacji bardzo często z tego zrezygnowało, ponieważ nie skupiano się zbytnio na takim elemencie, który nazywa się zaangażowanie. Ponieważ jak spojrzymy na organizację IT, spojrzymy na bibliotekę IT-lową, na cykl życia usługi, to fizycznie zasoby ludzkie, czyli ludzie, tak, znajdują się w funkcjach eksploatacji, czyli tak naprawdę zasoby znajdują się w eksploatacji i te zasoby z eksploatacji powinny być odpowiednio włączone do poszczególnych faz cyklu życia usługi, czyli do strategii, kiedy powstają pomysły na usługi, propozycje zmian, czy jakieś improvementy, dalej w projektowaniu usług, kiedy przygotowujemy projekt techniczny, czyli innymi słowy tak zwane SDP, Service Design Package. I do tego jeszcze, co więcej, kryteria akceptacji usługi, które pozwolą nam na formalny odbiór usługi na produkcji. Co więcej, zasoby te będą wykorzystywane również w ramach fazy transition, czyli przekazanie usług, gdzie odbywa się fizycznie budowa, gdzie odbywa się testowanie, gdzie również walidujemy, no bo musimy zweryfikować, czy to, co zostało przygotowane, wytworzone, jest zgodne z oczekiwaniami biznesu. I tam również odbywa się deployment na produkcję oraz wczesne wsparcie powdrożeniowe.
czyli stabilizacja usługi. We wszystkich tych obszarach nasze zasoby powinny być właściwie wykorzystywane. Czyli pamiętamy o tym, że powinniśmy je zaangażować. Jeżeli nastąpi to zaangażowanie od początku do końca, to w pewnym sensie będziemy tworzyć już cross-funkcjonalną organizację, czy cross-funkcjonalny zespół, projekt i tak dalej, który pozwoli nam dostarczyć usługi. Jednakże w wielu przypadkach o tym po prostu zapominano. Zauważcie, że kolejna ważna data, która występuje na załączonym obrazku, to nic innego jak lipiec 2011 roku. Tutaj w lipcu 2011 roku pojawia się kolejna poprawka do biblioteki wersji trzeciej. I ta poprawka nazywana jest ITIL 2011. Ta poprawka przynosi ze sobą takie elementy, chociażby jak Business Relationship Management, czyli proces, który odpowiada za zarządzanie relacjami z biznesem. Co więcej, wprowadza rolę BRM-a, zdejmując trochę odpowiedzialności z SLM-a i innych, po to, aby był ktoś w organizacji, kto będzie odpowiednio dbał o satysfakcję i relacje z klientem. Również, aby był ktoś, kto będzie do naszej organizacji odpowiednio przynosił deale, tak, żebyśmy mogli realizować takie czy inne usługi. Te deale bardzo często moglibyśmy powiedzieć, że nazywane będą nie inaczej jak tak zwanymi SLR-ami, czyli Service Level Requirements. Te SLR-y przez długi czas, aż do momentu, kiedy usługa pojawi się na produkcji i zostanie ustabilizowana, pozostają SLR-ami. Dopiero gdy zakończony zostaje projekt, czy zakończona zostaje stabilizacja, one zmieniają się w tak zwane Service Level Target. Występuje też również w ramach tego procesu bardzo silna relacja pomiędzy BRM-em a SLM-em. BRM, czyli Business Relationship Manager, SLM Service Level Manager, ponieważ niegdyś te role były połączone w ramach samego SLM-a. Dlatego tutaj SLM będzie dbał o zapewnienie celów, które zapewniają nam dojście do satysfakcji klienta, czy zapewnienie satysfakcji klienta, a już sam BRM będzie dbał o tą satysfakcję na poziomie kontaktu z klientem. Moi drodzy, ta nasza biblioteka w wersji trzeciej, wersji 2011, tak sobie spokojnie żyje, rozwija się, tak naprawdę do roku 2019. Kiedy? To w 2019 roku pojawia nam się ITIL 4, ale żeby ten ITIL 4 mógł powstać, to wcześniej będzie jeszcze kilka mniejszych zmian. Przede wszystkim w roku 2014 właścicielem biblioteki staje się firma Axelos, ale działa ona na licencji rządu Wielkiej Brytanii. I Axelos do dzisiaj rozwija tą bibliotekę. Potem przychodzi kolejna ważna data, czyli rok 2015, powiedzielibyśmy przełom 2015-2016, kiedy na rynku pojawia się taka publikacja, która nazywana jest ITIL Practitioner. ITIL Practitioner to zbiór dobrych praktyk opartych o continual improvement. Co więcej, po raz pierwszy w ramach ITIL Practitionera pojawia nam się coś takiego jak 9 zasad przewodnich czy 9 pryncypiów. Te 9 zasad przewodnich czy 9 pryncypiów stają się fundamentem czy też podstawą do tego, żebyśmy mogli stworzyć, zbudować, zaprojektować ITIL-a w wersji czwartej. I potem ten nasz ITIL wersji trzeciej, jak i Practitioner żyją sobie razem spokojnie do roku 2019. I w 2019 roku, w lutym, następuje premiera ITIL-a w wersji czwartej. ITIL wersji czwartej, oparty na nie 9, a 7 zasadach przewodnich, czyli 7 fundamentach wynikających z ITIL Practitionera, systemie wartości usług, czyli Service Value System, 4 wymiarach zarządzania usługami, bo tak można to nazwać. Jeżeli ktoś z Was jeszcze kojarzy z ITIL-a trzeciego taki element jak tak zwane 4P zarządzanie usługami,
czyli People, Process, Product i Partners, to możemy sobie powiedzieć, że te cztery wymiary w dużej mierze odnoszą się do tych czterech P, ale te cztery P zostają rozszerzone tak naprawdę o inne ważne elementy. Moi drodzy, oprócz tego, że mamy system wartości usług, że mamy cztery wymiary, że mamy siedem zasad przewodnich, to również pojawia nam się coś takiego w ITU czwartym, co nazywa się łańcuchem wartości usług. Często powiedzielibyśmy, że łańcuchy wartości usług są poprzeplatane strumieniami wartości. Dlaczego? Ponieważ organizacje dostarczające usługi zwykle współpracują z innymi organizacjami, jak i klientem, po to, żeby móc dostarczać klientowi wartość. Stąd to przeplatanie się łańcuchów wartości strumieniami wartości możemy niejednokrotnie po prostu nazwać niczym innym jak współtworzeniem wartości. Czyli ITIL czwarty będzie nam się bardzo mocno skupiał na wartości i współtworzeniu wartości przez klientów, dostawców i poddostawców. Moi drodzy, po ITIL-u czwartym na poziomie Foundation we wrześniu 2019 roku pojawia nam się kolejne rozszerzenie, tak, czy też szkolenie do tej biblioteki, które nazywane jest ITIL Professional Transition, które ma zapewnić nam, że będziemy w stanie na poziomie chociażby eksperta uzyskać tytuł Managing Professional Transition na poziomie ITIL-a czwartego. Co więcej, już na chwilę obecną po Managing Professional Transition pojawiły się pierwsze książki i pierwsze szkolenia na poziomie Intermediate z ITIL-a czwartego, które nazywają się jedno Create, Deliver and Support, a drugie Direct, Plan and Improve. I już na chwilę obecną są dostępne na rynku i można z nich korzystać. Co więcej, w najbliższym czasie, czyli w pierwszym, prawdopodobnie już w pierwszym kwartale nowego roku, na rynku będą dostępne kolejne szkolenia z modułu Intermediate na poziomie ITIL-a czwartego. I tak mniej więcej, moi drodzy, wygląda ten rys historyczny, jeżeli chodzi o bibliotekę ITIL-ową. Moglibyśmy powiedzieć, że dzięki tej bibliotece ITIL-owej, ITIL-owi czwartemu, temu, co się dzieje na rynku, zmianach po stronie klienta i tak dalej, dotarliśmy w pewnym sensie do czegoś takiego, jak czwarta rewolucja przemysłowa. I tutaj nazwa odzwierciedla tak naprawdę nic innego jak rolę, jaką ta nasza biblioteka w ITIL-u czwartym będzie odgrywać w czym? We wspieraniu osób i we wspieraniu organizacji w poruszaniu się w ramach tej całej czwartej rewolucji przemysłowej. IT jest tak naprawdę istotą każdej jednej firmy w dzisiejszym świecie. Zauważcie, że aktualizacja pozwoli ITIL-owi co zrobić? Odzwierciedlić dynamiczne i złożone środowisko, w którym tak naprawdę żyjemy, oraz wszelkiego rodzaju nowe sposoby pracy, nowe praktyki, z którymi się spotykamy, z których wszystkie są niezbędne nie tylko dla specjalistów zarządzania usługami. No to bym powiedział za mało, ale dlaczego? Dla takiego szerszego grona profesjonalistów pracujących w czym? Już teraz w takim cyfrowym świecie. Celem ITIL-a czwartego jest dostarczenie organizacjom kompletnych wskazówek, które będą dotyczyły zarządzania IT na współczesnym rynku. Tak, abyśmy byli w stanie nadążać za potrzebami klientów. Co więcej, ITIL czwarty będzie ewaluował. Po co? Aby tak naprawdę zmienić czy zapewnić taki kompleksowy end-to-end od początku do końca informatyczny i cyfrowy model operacyjny, obejmujący tutaj dodatkowo kompletną dostawę, kompletne utrzymanie zarówno produktów, jak i usług, które są oparte o technologie informatyczne. Kierując się w tym wszystkim, w jaki sposób IT
się łączy z szeroko rozumianą strategią biznesową, a co więcej, nawet ją tak naprawdę kreuje. Dlatego, moi drodzy, ta czwarta rewolucja przemysłowa, ona nie wzięła się sama z siebie. Zauważcie, mamy tak naprawdę koniec XVIII wieku. Wykorzystanie energii wody, pary wodnej i mechanizacji produkcji. Pojawiają się konkretne wynalazki, takie jak na przykład mechaniczne krosno tkackie czy maszyna parowa. To wszystko pozwala na to, że ludzie mogą bardziej cieszyć się życiem. Co więcej, nie muszą już wszystkiego produkować własnymi rękami. Mogą zająć się innymi ważniejszymi rzeczami. Przede wszystkim dzięki takim rozwiązaniom jak wykorzystanie pary wodnej, energii wody i tak dalej, prowadzenie mechanizacji, na rynku pojawiają się takie elementy jak maszyny parowe, czy pojawiają się parowozy. Mówimy o kolei żelaznej i tak dalej. Ludzie mogą przemieszczać się z punktu A do punktu B i to nie tylko dyliżansami czy konno, ale już mogą jeździć pociągami, co jest bardzo dużym ułatwieniem, tak, jeżeli chodzi o możliwość podróżowania, migrowania czy komunikacji. Kolejny przełom przychodzi w obszarze XIX i XX wieku. Wykorzystanie energii elektrycznej, produkcja masowa, standaryzacja, wynalazki takie jak chociażby linia produkcyjna, czy też przenośniki automatyczne, które pozwalają na przyspieszenie pracy. Moi drodzy, być może nie wszyscy mają tego świadomość, ale tak naprawdę wykorzystanie energii elektrycznej, czy w ogóle energia elektryczna pozwoliła na dużo lepszą komunikację. Można by powiedzieć, że energia elektryczna była niejako fundamentem do tego, żebyśmy dzisiaj mogli się cyfrowo komunikować, żebyśmy mogli korzystać z komputerów, korzystać ze smartfonów i tak dalej. Na bazie energii elektrycznej i pola magnetycznego Morse wynalazł coś takiego jak alfabet Morsa, tak? Czy wynalazł chociażby urządzenie, które pozwoliło na długie odległości, czy nawet bardzo długie odległości przesyłać natychmiastowy sygnał. Sygnał był kodowany i odkodowany później na wyjściu. Więc można by powiedzieć, że pozwoliło nam to na chociażby z jednej strony komunikację, z drugiej strony rozwój mediów i tak dalej, i tak dalej. Ale jak spojrzymy na to szerzej, to pojawia nam się również produkcja masowa. Produkcja masowa, standaryzacja, linia produkcyjna. I co jest ciekawe, moi drodzy, to właśnie tak naprawdę na początku XX wieku wynaleziono linię produkcyjną. To wynalezienie linii produkcyjnej nie wzięło się samo z siebie. Można by powiedzieć, że znowu fundamentem do linii produkcyjnej może nie była energia elektryczna, ale pewne spostrzeżenia, które zostały dokonane przez jednego z pracowników Forda w typowej rzeźni, gdzie były bite zwierzęta, a potem rozbierane na części. Putusze krążyły na łańcuchach po hali, a pracownicy hali wykrawali po prostu po każdy na swoim stanowisku po jednym elemencie mięsa. I to zainspirowało pracowników Forda do tego, żeby wprowadzić podobne rozwiązania u siebie. Ale oczywiście do tej linii produkcyjnej i Forda wrócimy, kiedy będziemy rozmawiali już o filozofii Lean. Także jak widzicie, drodzy Państwo, ta czwarta rewolucja przemysłowa pomału się do nas zbliżała. Potem przychodzi wiek XX i lata 70. Zauważcie, co występuje. Pojawia się robotyzacja produkcji, zastępująca pracę człowieka czy pracę rąk ludzkich. Pewnych czynności, które są powtarzalne, wykonywaliśmy je dziesiątki czy setki razy, wymagają dużej precyzji, dokładności i tak dalej, można po prostu zautomatyzować i zrobotyzować. Dlatego na linii produkcyjnej pojawiają się w tym wypadku już roboty. Roboty, które wykonają za nas część pracy. Ale oprócz tego pojawiają się
różnego rodzaju wynalazki, takie chociażby jak systemy teleinformatyczne, układy scalone. Wynaleziony jest tranzystor, wynalezione są również roboty. W dużej mierze też Dolina Krzemowa w Kalifornii przyczyniła się do tej tak naprawdę trzeciej rewolucji przemysłowej, tak, która pozwoliła na robotyzację i wprowadzeniu różnego rodzaju systemów informatycznych. To IT, które rodziło się w latach 70. w ciężkich bólach, w latach 80. zaczęło się bardzo mocno rozwijać. Stąd też ta potrzeba stworzenia biblioteki IT-owej, o której mówiłem wcześniej, tam przełom 81-82, kiedy premier Wielkiej Brytanii prosi swoich doradców o to, aby zaczęli identyfikować tego typu rozwiązania. Moi drodzy, i te rewolucje tak sobie przechodzą do przodu i pojawia nam się XXI wiek, kiedy to jesteśmy świadkami czy uczestnikami tak naprawdę czwartej rewolucji przemysłowej. Tak? Czyli co mamy? Cyfrowa integracja łańcuchów wartości i autonomiczne podejmowanie decyzji przez maszyny. Dochodzimy do takiego poziomu, kiedy na co dzień spotykamy się ze sztuczną inteligencją. Ta sztuczna inteligencja już tak naprawdę zaszywana jest wszędzie. We smartfonach, w komputerach, w telewizorach. A ile razy jest tak, że dzwonimy po prostu do operatora komórkowego czy innego po to, aby załatwić jakąś sprawę, zgłosić jakiś case, coś nam nie działa, coś trzeba poprawić i tak dalej. Automatycznie na IVR-ze jesteśmy łączeni nie bezpośrednio z konsultantem. Najpierw rozmawia z nami, czy komunikuje się nic innego jak sztuczna inteligencja, czyli automat. Automat, który zbiera od nas podstawowe informacje. Co więcej, zbierając te podstawowe informacje, również się uczy, analizuje i tak dalej, po to, abyśmy zostali szybciej czy lepiej obsłużeni. Podejrzewam, że jeszcze kilka lat, może 4, 5, a może 10, wszystko będzie już praktycznie opierało się na wsparciu sztucznej inteligencji. Już coraz więcej na rynku pojawia się różnego rodzaju robotów, tak, gdzie ich twórcy dążą do tego, żeby stały się autonomiczne. No pytanie tylko, czy ta sztuczna inteligencja, roboty i inne w pewnym sensie nie doprowadzą kiedyś do tego, żeby po prostu wyeliminować człowieka. Dlatego to my jako ludzie powinniśmy starać się tak tworzyć, czy budować tą sztuczną inteligencję, budować ten nowy świat w oparciu o różnego rodzaju doświadczenia, analizy, abyśmy byli w stanie je kontrolować. Zauważcie również, że w naszym czasie pojawiają się też ciekawe wynalazki, takie chociażby jak big data, internet rzeczy i tak dalej. Więc te wszystkie aspekty, o których dzisiaj mówimy, to jest nic innego jak uczestniczenie czy realizacja czwartej rewolucji przemysłowej. Moi drodzy, idąc dalej, kolejnym ważnym elementem, czy dobrą praktyką, o której warto powiedzieć, jest nic innego jak filozofia Lean. W konsekwencji rok 2011 i pojawienie się Lean IT. Ale żeby ten Lean IT mógł nam się pojawić, żeby w ogóle powstał, to najpierw powinniśmy spojrzeć znowu historycznie. Tak naprawdę wracamy do początków XX wieku, mamy rok 1910 i Frederick Taylor, który zajmuje się czy wymyśla coś takiego jak zarządzanie naukowe. Czyli co? Teoria zarządzania, która analizowała i syntetyzowała przepływ pracy. Głównym celem jej było nic innego jak poprawa takiej efektywności ekonomicznej, zwłaszcza w kontekście wydajności pracy. Czyli można by powiedzieć, że było to nic innego jak położenie pewnych podwalin pod filozofię Lean, która później przez lata rodziła się i ewaluowała na świecie, szczególnie w Toyocie, bo tam de facto
powstała. Potem kolejna ważna data w kontekście Lina to jest rok 1920 i pojawia nam się produkcja masowa. Moi drodzy, jak wam wspominałem, ta produkcja masowa też nie wzięła się znikąd, bo wynikała ona z wykorzystania czy zastosowania tak zwanej linii produkcyjnej. Linia produkcyjna, jak widzicie, po raz pierwszy wymyślona, zastosowana w 1920 roku w Fordzie. Natomiast fundamentem czy podwaliny pod tą linię produkcyjną odnoszą się bezpośrednio do tej rzeźni czy masarni, o której wspominałem, gdzie pracownicy rozbierali na części putusze, a każdy z tych pracowników wykonywał tylko jedną czynność, która pozwalała na wykrojenie danego kawałka mięsa, co systematyzowało pracę, eliminowało odpady i przyspieszało dostarczanie samego produktu, czyli rozebranych putusz czy kawałków mięsa, które były odpowiednio wykrojone. I właśnie bazując czy inspirując się tego typu zachowaniem czy działaniem, pracownicy Forda postanowili przenieść na swoje podwórko tego typu rozwiązanie. I Henry Ford zdecydował, że w ten sposób spróbujemy produkować samochody. I wdrożono to rozwiązanie. Moi drodzy, dzięki temu, jeżeli przyjrzelibyśmy się bardzo szeroko, to z 28 samochodów produkowanych dziennie, w przypadku dwóch zmian, czyli 16-godzinnego dnia pracy, po zastosowaniu linii produkcyjnej, produkcja zwiększyła się do prawie 128 pojazdów, czyli o 100 samochodów dziennie zwiększyliśmy produkcję, wykorzystując linię produkcyjną. Czyli każdy z pracowników zajmował się określonym zadaniem. Czyli Henry Ford doprowadził do tego, że produkując w miarę tanio i dużo, że każdy mógł tak naprawdę stać się właścicielem samochodu. Samochody w związku z wprowadzeniem ciągłej produkcji czy linii produkcyjnej automatycznie staniały i każdy mógł stać się jego właścicielem. Potem, moi drodzy, przychodzi kolejna ważna data. Zauważcie, mamy lata 1950, 1948-75. Zacznijmy może od roku 1948, bo tutaj też jest wiele ciekawych zdarzeń, które wpłynęły na powstanie samej filozofii Lean. Tak naprawdę w 1948 roku, po II wojnie światowej i podpisaniu kapitulacji przez Japończyków, zakończeniu II wojny światowej, rząd amerykański pod wpływem opinii publicznej i nacisku opinii publicznej podjął decyzję o tym, że należałoby w jakiś sposób wspomóc Japończyków i pomóc im w podniesieniu się japońskiej gospodarki po tym, jak na Japonię zostały spuszczone dwie bomby atomowe. Oczywiście historia jest trochę szersza, bo tych bomb atomowych, które miały zostać spuszczone na Japonię, było przygotowanych 8, wykorzystanych tylko dwie. Później były w okresie zimnej wojny transportowane, czy cały czas w powietrzu przewożone czy przenoszone różnego rodzaju samolotami ze względu na zagrożenie. I co jest ciekawe, 4 z tych bomb, być może nie macie tej świadomości, spadły na Hiszpanię, z czego 3 spadły na ląd, a 1 spadła do morza. No i dość długo tam leżała, potem wiele czasu Amerykanom zajęło odzyskanie tej bomby. Natomiast wracając do naszej historii i tego nacisku opinii publicznej, to Amerykanie zdecydowali się wysłać jednego człowieka do Japonii, do firmy Toyota, po to, aby pomóc Japończykom właśnie podnieść się po tej II wojnie światowej. Ale z uwagi na to, iż ten ów człowiek zachorował,
nie mógł pojechać, na szybko szukano zastępcy. No i znaleziono Williama Deminga. No i w tymże czasie William Deming wybrał się właśnie do Japonii. I dalej współpracując z Japończykami w Toyocie, korzystając z japońskich doświadczeń, kultury i tak dalej, wspólnie z Toyotą zbudował coś takiego, co, czy stworzył coś takiego, co do dziś nazywane jest nie inaczej jak filozofia Lean. A innymi słowy możemy powiedzieć również TPS, Toyota Production System, czy 14 zasad szczupłej produkcji, czy po prostu droga Toyoty. Te wszystkie dobre praktyki, narzędzia i inne wykorzystywane w ramach filozofii Lean do dzisiaj stosowane są w prawie każdym zakładzie produkcyjnym na świecie. Moi drodzy, później, zanim dojdziemy do roku 1987, powinniśmy się na chwilę zatrzymać jeszcze na przełomie pomiędzy rokiem 75 a 85, kiedy to w Stanach Zjednoczonych następuje coś takiego jak potężny kryzys paliwowy. Ten potężny kryzys paliwowy sprawia, że Amerykanie nie chcą kupować rodzimych rozwiązań czy rodzimych samochodów. Firma General Motors po prostu zaczyna drastycznie upadać. Spadają akcje, firma dołuje, zarząd podejmuje decyzję o zwolnieniu kilku tysięcy ludzi i zamknięciu kilku fabryk. Jednakże w owym czasie Amerykanie również przypominają sobie w pewnym sensie o Demingu, że przecież jest taki człowiek, którego wysłaliśmy do Japonii i on tam całkiem nieźle prosperuje. Wymyślili kilka fajnych rozwiązań, być może udałoby się coś z tym zrobić. Ale to jeszcze nie była podjęta decyzja. Z decyzją trzeba było poczekać. Decyzja dopiero zapadła w momencie, gdy Amerykanie zauważyli, że społeczeństwo nie chce kupować samochodów z General Motors, ponieważ są drogie, dwa, są bardzo paliwożerne, trzy, są bardzo awaryjne. Zdecydowanie Amerykanie kupują importowane z Japonii samochody, które są dużo tańsze, praktycznie prawie nieawaryjne i palą bardzo niewiele paliwa. Więc Amerykanie, idąc po rozum do głowy, wysyłają do Japonii po Deminga, ściągają Deminga do General Motors i pierwszą firmą na świecie po Toyocie, w jakiej wprowadzona jest filozofia Lean, czy Toyota Production System, czy 14 zasad szczupłej produkcji, czy droga Toyoty, jakbyśmy to sobie nazwali, nieważne, mówiąc ogólnie Lean, zostaje wprowadzony właśnie w General Motors i pozwala to na uratowanie firmy, co więcej, pozwala na zatrzymanie zwolnień masowych. Później, kiedy General Motors zaczyna dobrze prosperować, czy zaczyna się podnosić z kolan, do Ameryki wybiera się prezes Toyoty, który chciałby zaczerpnąć z doświadczeń Amerykanów w kontekście linii produkcyjnej. Po wizycie w Fordzie dochodzi do wniosku, że owszem, ta linia produkcyjna, która działa w Ameryce i została usprawniona w odniesieniu do Toyota Production System, jest świetna, natomiast to nie zadziała w ten sposób w Japonii ze względu na kulturę zaszłości itd., itd. I wykorzystując filozofię Lean i linię produkcyjną, stosuje po prostu nic innego jak eliminację wszelkiego rodzaju waste'ów i bottlenecków, czyli wąskich gardeł i ograniczeń w procesach, co pozwala na jeszcze bardziej, na jeszcze większe przyspieszenie z jednej strony, a z drugiej strony pozwala na to, aby lepiej dostarczać produkty i usługi. Potem pojawia się rok 1987 i w roku 1987 Motorola i General Electric wdrażają czy wymyślają coś takiego jak 6 Sigma, co jest niczym innym jak kontynuacją filozofii Lean czy drogi Lean, ponieważ Six Sigma w dużej mierze korzysta z narzędzi czy dobrych praktyk. No i później dopiero mamy, jak widzicie, mamy rok
2011, w którym to Steve Bell i Mark Ozren definiują czy opisują nowe rozwiązanie, może inaczej stare rozwiązanie w nowym spojrzeniu, czy w nowym otwarciu, które nazywane jest Lean. Lean IT. I ten Lean IT to nic innego jak wykorzystanie właśnie 14 zasad szczupłej produkcji, wykorzystanie drogi Toyoty, wykorzystanie TPS, wykorzystanie innych narzędzi w ramach IT. Ponieważ jak patrzymy na każdą organizację, gdzie dostarczamy produkty i usługi, to zawsze pamiętajmy o tym, że ten flow będzie biegnął od lewej do prawej. Czyli w ramach tego flow zawsze przyda nam się lean, bo to jest nic innego jak linia produkcyjna. Nawet, no właśnie, gdybyśmy cofnęli się do ITIL-a trzeciego i powiedzieli sobie, mamy cykl życia usługi, kręcimy się w koło, to ten cykl życia usługi to też linia produkcyjna, bo najpierw jest pomysł, jest strategia, dalej trzeba zaprojektować, czyli zbudować projekt techniczny. Potem trzeba fizycznie zbudować, przetestować, zwalidować i przenieść na produkcję. No a potem jak zjedzie z produkcji, no to musimy utrzymywać i ciągle poprawiać i ciągle doskonalić. Więc Steve Bell i Mark Ozren jasno opisują nic innego jak linię produkcyjną i wykorzystanie właśnie wszelkiego rodzaju dobrych praktyk. Moi drodzy, kolejny aspekt, czy kolejna dobra praktyka, która tutaj będzie wykorzystywana, to jest nic innego jak DevOps i jego korzenie. Mówiliśmy o ITIL-u, mówiliśmy o linie, to warto też pokazać, jak w tym wszystkim plasuje się DevOps, czy w którym miejscu on występuje, jak łączy się z tymi dobrymi praktykami. Rys historyczny mówi nam tyle. Przed 2007 roku, można by powiedzieć, że nastąpił taki perfekcyjny splot różnego rodzaju wydarzeń. Przede wszystkim tutaj odnosimy się do Lina. Lin, można powiedzieć, że już ma taką bardzo ugruntowaną pozycję jako zestaw najlepszych praktyk w zakresie produkcji. Wykorzystujemy tego Lina w wielu organizacjach. Tak jak wspominałem przed chwilą, począwszy od linii produkcyjnej, przez eliminację marnotras, przez usuwanie wąskich gardeł, przez eliminację działań, które nie dają wartości, przez mapowanie strumienia wartości, przez wykorzystanie różnych narzędzi, takich chociażby jak A3, gdzie jeżeli nie jesteśmy w stanie opisać problemu na kartce A3, to znaczy, że albo go nie ma, albo go nie rozumiemy. Gdzie wykorzystujemy narzędzia typu plan, do, check, act, czyli zaplanuj, wykonaj, sprawdź i działań. To sławetne koło Deminga, na którym opierają się chociażby takie dobre praktyki jak zarządzanie bezpieczeństwem informacji czy też inne. Więc ten link tutaj tak naprawdę można by powiedzieć, że on się już bardzo dobrze nam rozwinął. Potem kolejna data, czy taki okres pomiędzy rokiem 2007 a 2008. Zauważcie, mamy sfrustrowanego Belga i konferencję Agile w Toronto. Sfrustrowany Belg to nikt inny jak taki belgijski konsultant, czy też kierownik projektu zwinny praktyk, który nazywa się nie inaczej jak Patrick Debois. I co robi? Podejmuje pracę w belgijskim ministerstwie po to, aby pomóc w migracji centrów danych. I tutaj w szczególności ta jego rola tak naprawdę polegała na przetestowaniu gotowości operacyjnej. Wymagało to od niego połączenia działań i realizacji między zespołami deweloperów i zespołami operacji. I to było po prostu masakrą, czymś nie do zrealizowania, tak? Jego frustracja całą sytuacją spowodowała, że Patryk tak naprawdę udał się na konferencję Agile do Toronto, gdzie spotkał się z Andrew Schafferem i w ramach ich spotkania, czy takiej można by powiedzieć face-to-face dyskusji, tak, no bo de facto miało odbyć się pewne round table, tak, na tej konferencji, gdzie mieli ludzie rozmawiać o różnych rozwiązaniach, ale akurat na
na to spotkanie czy rozmowy o agile'u, o zwinności, o developmencie, rozwoju, połączenie tego, nie udał się nikt poza właśnie Patrykiem Debois. I tutaj razem rozmawiając, dewagując, Patryk wraz z Andrew stworzyli coś takiego jak koncepcję Agile System Administration i dzięki temu utworzyli grupę w Google, która nazywa się Google Agile System Administrator. I to można by powiedzieć, że to były takie początki tak naprawdę DevOpsa, ale jeszcze nie do końca. Patryk Debois bardzo naciskał na to, żeby znaleźć pewne rozwiązanie na połączenie tych dwóch światów, tak? Zarówno rozwoju i operacji, po to, że wcześniej stykał się z takimi, a nie innymi problemami. Dopiero później na konferencji Early Velocity wygłoszono słynną prezentację, która była zatytułowana 10 plus wdrożeń dziennie. Z czasem ta prezentacja przepraszam, osiągnęła status takiej legendy, tak? I jest historycznie postrzegana nawet w tej chwili jako taki przełomowy moment wzywający przemysł IT do stosowania metod, które znamy obecnie jako po prostu DevOps. I Debois, zainspirowany tą prezentacją, zorganizował własną konferencję DevOpsową, którą nazwał nie inaczej jak DevOps Day. No i do tej pory słowo tak naprawdę DevOps gości tak naprawdę w wielu organizacjach na całym świecie. Co więcej, wraz z rosnącym zainteresowaniem DevOpsem zorganizowano chociażby pierwszą konferencję DevOps Days w USA, w Mountain View w Kalifornii. Co jest ciekawe, w ramach tejże konferencji jeden z uczestników odnosząc się do tak naprawdę pryncypiów DevOpsowych zdecydował, że należałoby oprócz tego, że mamy kulturę, automatyzację, pomiary i współdzielenie, należałoby dodać jeszcze jedną literę L, która będzie odnosiła się przede wszystkim do Lina. I wtedy mielibyśmy CLAMS, czyli Culture, Lean, Automation, Measurement and Sharing. Kultura mówi nam o zmianie kulturowej, potrzebę zarządzania zmianą organizacyjną. Lean mówi o tym, że powinniśmy udoskonalić flow, czy zapewnić, że wyeliminujemy z tego flow wszelkiego rodzaju nieefektywności, albo inaczej, skrócimy czas cyklu, czy skrócimy lead time, jeżeli chodzi o dostarczanie produktów i usług. Automation mówi o tym, że ten flow, który tu występuje, powinien zostać zautomatyzowany, czyli wykorzystamy różnego rodzaju ekosystemy i tym podobne rzeczy do tego, żeby zapewnić, że będziemy działać szybciej. Measurement będzie się odnosił do mierzenia DevOpsa jako całość, a nie jako pojedyncze elementy. Odnosząc się do takich elementów chociażby jak speed, do takich elementów jak stabilność, do takich elementów jak kultura i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście o tych aspektach pomiarów będziemy sobie jeszcze później mówili. No i pozostaje jeszcze jeden element, który nazywany jest sharing, czyli współdzielenie. I w ramach tego współdzielenia, moi drodzy, to nic innego jak znowu wykorzystanie już IT-owego Service Knowledge Management Systemu, czyli systemu zarządzania wiedzą o usługach, który posadowiony jest na otwartych, zamkniętych czy półotwartych ekosystemach, czy tych naszych tak zwanych DevOps pipeline'ach, który pozwala na odpowiednią komunikację, podejmowanie ryzyka, no i przede wszystkim odpowiednie dostarczanie produktów i usług w kontekście informacji i wiedzy. Dla wielu z nas tak naprawdę kolejnym godnym uwagi momentem, jeżeli chodzi o tę historię DevOpsa, jest rok 2013, kiedy to na rynku zostaje wydana książka pod tytułem The Phoenix Project, która została napisana
przez Gena Kima i opisuje nam historię pewnej organizacji, która boryka się z całą masą różnego rodzaju problemów w kontekście dostarczania produktów i usług. Oczywiście nie będę zdradzał tutaj szczegółów, bo nie o to chodzi, bardziej bym zachęcał do tego, żeby tą publikację po prostu przeczytać, bo naprawdę warto. Wielu z Was może odnieść wrażenie, jeżeli wcześniej uda Wam się przeczytać publikacje Goldratta, cel 1 i cel 2, że projekt Fenix w pewnym sensie jest trochę plagiatem cel 1 i cel 2, ale nie o to tutaj chodzi. W ramach projekt Fenix jasno jest zaadresowane, że inspiracją było nic innego jak Goal 1 i Goal 2 Goldratta. Tylko że Goldratt opisuje nam typową organizację produkcyjną, a tutaj w przypadku projekt Fenix mamy owszem typową organizację produkcyjną, ale przy wsparciu ogromnym ze strony IT i pokazuje nam, czy też identyfikuje nam różnego rodzaju dobre praktyki, które powinniśmy łączyć ze sobą, które powinniśmy wykorzystywać po to, żebyśmy byli w stanie dostarczać projekty czy produkty i usługi. Dlatego bardzo rozsądne jest definiowanie czy opisywanie DevOpsa jako czas, jako kultura, ale również jako podróż lub pewna inspiracja, a nie jako określonego celu podróży. DevOps podobnie jak Lean dąży do ciągłego doskonalenia, dąży do poszukiwania takiej wyższej wydajności, większej wydajności, a nawet ciągłego wdrażania, tak? Czyli mówimy tutaj o continuous integration, continuous delivery, continuous deployment, continuous testing, continuous monitoring. No po prostu moglibyśmy powiedzieć continuous everything, bo do tego zmierza DevOps, czyli zautomatyzowane również narzędzia, które będą wspierały czy obsługiwały nam DevOpsa. Musimy pamiętać o tym, że jest ich wiele na rynku, są zarówno komercyjne, jak i open source'owe, no i wciąż ewoluują. I dzięki tym narzędziom będziemy w stanie automatyzować chociażby flow, ale również będziemy w stanie w pewnym sensie zmieniać kulturę, czyli wpływać na zachowania ludzi, a te zachowania staną się z czasem kulturą. Moi drodzy, tak mniej więcej przedstawia się historia zarówno Lina, Aikila i DevOpsa. Teraz mając już, można by powiedzieć, taki background, możemy przejść dalej do tego, co nas od niedawna spotkało, czy to, co zafundował nam rynek w kontekście dobrych praktyk. Zauważcie, jak jeszcze DevOps jest definiowany przez różnych ludzi. Mark Schwartz. DevOps w pewnym sensie polega na utworzeniu fabryki dostarczania wartości. Czyli można by powiedzieć takiego zakładu produkcyjnego z linią produkcyjną, która zapewni, że klienci otrzymają wartość, ale co więcej, uproszczonego, czyli wyeliminowane niepotrzebne kroki w ramach dostarczania czy w ramach procesu, wyeliminowane wąskie gardła, waste i tak dalej, pozbawionego odpadów pipeline'u czy rurociągu, dzięki któremu, jak widzicie, wartość może zostać dostarczana do biznesu czy do firmy w przewidywanym krótkim czasie cyklu. Czyli jesteśmy w stanie w małych partiach w miarę szybko dostarczać wartość klientowi, czy dostarczać coś, za co klient będzie chciał zapłacić. Podobnie definiowany jest ITIL 4. ITIL 4 mówi prawie to samo. Dostarczamy klientom wartość. Mamy dostarczać klientom wartość w ramach łańcucha wartości. Powiedzielibyśmy tego naszego uproszczonego, pozbawionego odpadów pipeline, dzięki któremu wartość może zostać dostarczona, bo klient otrzyma to, czego oczekiwał, czy to, za co chciałby po prostu zapłacić. Moi drodzy, podsumowując tą część związaną z kawałkiem historii, należałoby powiedzieć, że te wszystkie dobre praktyki ewoluują na rynku tak naprawdę od dawien dawna, dążąc do tego, że
kolejno w czasie będziemy przechodzili przez kolejne rewolucje przemysłowe, a te rewolucje przemysłowe mają sprawić, że będziemy w stanie dostarczać klientom wartość na naprawdę wysokim poziomie. Kolejny ważny element, to tak naprawdę należałoby się zastanowić nad tym, czego tak naprawdę potrzebuje rynek. Jak widzicie, według Światowej Organizacji Handlu usługi w obecnej chwili stanowią największy i najbardziej dynamiczny składnik zarówno gospodarek rozwiniętych, jak i tych, które się rozwijają. Usługi przede wszystkim są głównym sposobem, w jaki organizacje tworzą wartość zarówno dla siebie, jak i dla swoich klientów. Prawie wszystkie usługi są obecnie wspierane czy też obsługiwane przez IT. Często mówi się, jeśli nie ma IT, to firma nie istnieje. Nawet gdybyśmy spojrzeli na chociażby takie zawody jak brukarze, płytkarze i inne. Ludzie mogli zarabiać pieniądze, czyli realizować swój podstawowy cel, no to zasadniczo korzystają z technologii, korzystają ze smartfona, korzystają z maila, mają jakiś kawałek strony internetowej, gdzie się ogłaszają. Więc tak naprawdę współdziałają czy korzystają z tego IT. Kiedyś mówiono, że po co nam IT? Przecież biznes istniał 2000 lat temu, wymieniano pieniądze i teraz może istnieć, będziemy wymieniać pieniądze. No to proszę mi wskazać bank, moi drodzy, który w obecnej chwili będzie istniał na rynku bez IT. Będzie zajmował się wymianą pieniędzy. Proszę mi wskazać kantor, który nie będzie korzystał z kursów online, który nie będzie korzystał z informacji giełdowych. No nie będzie, tak? Ponieważ by po prostu, gdyby nie wykorzystywane było IT, zniknąłby z rynku. Więc dzisiaj ten świat się trochę zmieni. Można powiedzieć, że biznes bez IT już nie ma racji bytu. Dlatego organizacje czerpią ogromne korzyści z tworzenia, rozwijania i doskonalenia swojego tak naprawdę potencjału zarządzania usługami. Co więcej, technologia rozwija się dziś szybciej niż kiedykolwiek i to można zaobserwować bardzo szybko. Rozwój technologii, takich jak na przykład przetwarzanie w chmurze, czyli mamy clouda, infrastruktura jako usługi, tak? Uczenie maszynowe, blockchain, otworzyły nam co? Otworzyły nam nowe możliwości tworzenia wartości, a z drugiej strony doprowadziły do tego, że IT stało się takim ważnym motorem biznesu i źródłem przewagi konkurencyjnej. Nie ma IT, zwykle nie będziemy mieli tej przewagi konkurencyjnej. To z kolei pozycjonuje zarządzanie usługami IT jako taką kluczową zdolność strategiczną w organizacji, bo jakby to inaczej nazwać. Wiele organizacji, by zapewnić, że utrzymają się na rynku i będą na nim skutecznie konkurować, rozpoczyna realizację chociażby takich poważnych programów transformacyjnych. Dookoła słyszymy, że wiele organizacji realizuje cyfrowe transformacje. Cokolwiek to znaczy, jakkolwiek to rozumieją. Ważne, że jest w organizacji duch i potrzeba tego, żeby się digitalizować, żeby się zmieniać, żeby pozyskiwać nowych klientów, żeby reagować szybko na zmiany, żeby wprowadzać nowe technologie i przejść cały czas do przodu w kontekście dostarczania wartości. Z drugiej strony, aby wykorzystać te wszystkie możliwości, choć transformacje te często określane są jako cyfrowe, chodzi w nich tak naprawdę o coś więcej niż tylko samą technologię. Są ewolucją tak naprawdę w sposobie działania organizacji, dzięki czemu organizacje mogą co robić? Mogą przede wszystkim rozwijać się w obliczu takich istotnych i nieustannych zmian, tak, z którymi spotykamy się na co dzień. Organizacje muszą zrównoważyć potrzebę stabilności i przewidywalności. W odniesieniu do czego? W odniesieniu do rosnącego zapotrzebowania na taką zwinność operacyjną, tak, i na takie szybsze działania. Dlatego też informacje i technologie stają się coraz mocniej zintegrowane z innymi zdolnościami organizacyjnymi. Silosy są po prostu burzone, czy idziemy w kierunku burzenia, niszczenia silosów, czyli zaczynamy zapominać o tym IQ drugim, albo pamiętamy o nim na tyle, że wiemy, że należy wziąć ten ciężki sprzęt i te silosy zburzyć. Zburzyć poprzez
zmianę kulturową, czyli wpływanie na zachowanie ludzi, które z czasem stanie się kulturą. Cross-funkcjonalność przede wszystkim w organizacjach. Zarządzanie usługami też się tak naprawdę zmienia, aby wesprzeć tą całą transformację cyfrową. Organizacyjną również i po to, żeby zapewnić takie maksymalne wykorzystanie możliwości, jakie dają nam nowe technologie i nowe sposoby pracy, tak? Czy te nowe podejścia, dobre praktyki, chociażby takie jak Agile, Scrum, Lean, IKIL 4, teoria ograniczeń i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też zarządzanie usługami przede wszystkim ewaluuje, podobnie zmienia się biblioteka IKIL-owa, czyli te najczęściej stosowane na świecie wytyczne dotyczące zarządzania usługami, czy te nasze praktyki. Moi drodzy, te potrzeby rynku są tak naprawdę bardzo różne i jest ich bardzo wiele. Zauważcie, jak to wyglądało kiedyś, jak to wygląda dzisiaj. Kiedyś rynek czy klient spokojnie definiował, czego potrzebuje, czyli zdefiniował wymagania. Nie do końca nieraz je rozumiał, ale gdzieś coś widział, coś słyszał, ktoś już to miał, to on też by chciał. Mówił jasno, ile to będzie kosztowało, czy miał świadomość, ile to będzie kosztowało lub ile może za to zapłacić. No i jasno definiował, na kiedy ma być to dostarczone. Więc nie było agresywnego podejścia. Było po prostu podejście tradycyjne, waterfallowe, na spokojnie. Często zdarzały się takie sytuacje, że klient zdefiniował wymagania, zostało to odpowiednio wycenione, zarówno w czasie, jak i w pieniądzu, no i było realizowane. No i kiedy klient dowiadywał się o tym, co dostaje? Tak naprawdę o tym, co dostaje, dowiadywał się dopiero, gdy zostało to przeniesione na produkcję. I wtedy miał świadomość, że o kurczę, ale ja nie tego chciałem, ja chciałem zupełnie czegoś innego. No ale szanowny kliencie, przecież w ten sposób zdefiniowałeś swoje wymagania na początku. Jasno zaadresowałeś, że potrzebujesz, żeby to było pudełko, jeszcze czarne, obwiązane z tą rzeczką i żeby grzechotało. To przygotowaliśmy czarne pudełko ze wstążeczką i grzechota. Ale to, że ono jest tak duże, że nie mieści się do Twojego pokoju, albo że wstążeczka jest z jakiejś grubej stalowej liny, a nie z czegoś tam, i że w ogóle kosztuje to 5 razy więcej, bo jeszcze coś się pozmieniało w czasie, bo nie mogliśmy czegoś zrobić, przetestować i tak dalej, to już inna historia. Przede wszystkim dawniej było wolniej. A jak było wolniej, to później klient się dowiadywał, co otrzymuje. No i przede wszystkim też było wiele więcej problemów, czy wiele większe problemy po przeniesieniu na produkcję. Natomiast jak spojrzymy, jak to wygląda dziś, to zauważcie, od drezyny do super szybkiego japońskiego pociągu, który przemieszcza się z prędkością prawie 600 km na godzinę. Czyli w obecnej chwili dużo szybciej reagujemy na potrzeby klientów. Rynek jest bardzo agresywny. Klient dzisiaj nie mówi nam, że potrzebuje pięknego, dużego, czerwonego samochodu i zapłaci za niego tyle i tyle i chciałby go dostać za tam pół roku, 2 lata ileś. Klient dzisiaj mówi nam, ja chciałbym się móc przemieszczać z punktu A do punktu B. Jeszcze nie wiem jak, ale na początek chciałbym móc się przemieszczać, ale nie chcę na to czekać miesiąc, nie chcę na to czekać pół roku ani rok. Jeżeli nie dostarczycie mi w ciągu tygodnia albo 2 tygodni, no bo zakładajmy, że sprint czy ten cykl będzie czasem umowny. Nie powinniśmy się zbytnio odnosić bezpośrednio do zapisów w książkach. Jeżeli potrzebujemy, czy z punktu widzenia klienta i wartości dla niego, jak i organizacji, zrobienie tego w tydzień jest dobre, to róbmy to w tydzień. Dlatego klient nie chce czekać. Mówi, dobrze, to maksymalnie w 2 tygodnie chciałbym mieć możliwość przemieszczenia się z punktu A do punktu B. Więc co zrobimy? Przygotujemy mu rozwiązanie. W naszym backlogu pojawi się informacja, pojazd, możliwość przemieszczania.
tak, z punktu A do punktu B. Przełożony oczywiście ta cała epika na filmy, potem na user story na story pointy i wyprodukujemy mu na początek na przykład deskorolkę. Będzie mógł się przemieszczać z punktu A do punktu B? Pewnie, że będzie mógł. Jeszcze do tego powiemy, że jest elektryczna, czyli damy mu na początek hoverboarda i będzie tym hoverboardem się przemieszczał. Natomiast w kolejnym kroku, po kolejnym sprincie dostanie od nas już nie deskorolkę elektryczną, czyli hoverboarda, ale dostanie od nas hulajnogę elektryczną. Będzie mógł przemieszczać się dużo szybciej. Będzie bardziej zadowolony, ale dalej będzie jeździł z punktu A do punktu B. Kolejny sprint przyniesie mu kolejne coś, za co będzie chciał zapłacić, czyli damy mu kolejną wartość, bo otrzyma od nas już nie hulajnogę, ale otrzyma od nas rower elektryczny, z czego będzie dużo bardziej zadowolony. Będzie miał dużą lampę, dzwonek, możliwość zamontowania smartfona, zamontowania fotelika dla dziecka, tak? Czyli jak widzicie, ta wartość subiektywna wyrażana jest w trochę inny sposób, każdy inaczej odbiera tą wartość, klient będzie zadowolony. W kolejnym sprincie dostarczymy mu już nie rower elektryczny, ale otrzyma od nas motor. Być może chopera, albo ścigacza, albo jeszcze jakiś rodzinny motor. To wszystko zależy od tego, jak te wymagania zmieniałyby się w czasie realizacji konkretnego produktu czy usługi. No i w konsekwencji po kolejnym sprincie otrzymałby nic innego jak samochód, który byłby czteroosobowy, miałby spory silnik, na przykład 3-litrowy, paliłby 2 litry na 100, miałby z 400, może 500 koni, 4 miejsca, z tyłu dodatkowo na standardowym wyposażeniu foteliki dla dzieci, podkładki pod picie i tak dalej, tak? Pasy bezpieczeństwa, kurtyny powietrzne i tym podobne, odpowiednie hamulce, super pojazd. I klient jest zadowolony, ale kolejny krok, jeżeli dalej oczekuje, że usługa będzie, czy produkt będzie lepszy, no to dobrze, w kolejnym sprincie dostarczymy Ci, szanowny kliencie, samolot, którym będziesz mógł się jeszcze lepiej przemieszczać z punktu A do punktu B. Teraz patrząc na te dwa światy, wczoraj i dziś, musimy sobie powiedzieć, że tam, gdzie wymagania na początku są jasne i znane, znany jest czas i znane są pieniądze, możemy tutaj realizować to spokojnie podejście waterfallowe. Natomiast kiedy wymagania zmieniają się w czasie, podobnie zmieniają się pieniądze, wtedy najlepiej wykorzystać jest podejście zwinne. No i dzięki temu tak naprawdę możemy bardzo dobrze czy szybko reagować na potrzeby naszych klientów. Niezależnie od tego, czego ci nasi klienci tak naprawdę oczekują, będziemy w stanie agresywnie do tego rynku podchodzić. Tak jak rynek do nas na chwilę obecną, tak i my będziemy z tego rynku szarpać czy czerpać to, co dla nas będzie najlepsze. Moi drodzy, jak na to patrzy rynek jeszcze w kontekście głosu klienta? Jednym z podstawowych elementów w kontekście definiowania wymagań czy też pozyskiwania wymagań, zasilania procesu, jeżeli chodzi o link, jest nic innego jak voice of customer, czyli głos klienta, to czego klient potrzebuje. Klient definiuje wymagania. Wymaganiem jest pozyskanie męża. No to musi być jaki? Inteligentny, musi być bogaty, musi być wysoki, musi być szczupły, musi być samiec alfa, jeszcze musi być zrównoważony emocjonalnie. Może być tych tutaj aspektów wymienione bardzo wiele, ale to jest głos klienta, to jest to, czego klient oczekuje. Te wymagania musi być, te must, one powinny zostać określone jako tak zwane SLR-y, czy przetłumaczone na SLR-y. SLR-y, czyli Service Level Requirement, czy Voice of Customer, może być przetłumaczone na tak zwane epiki, jeżeli chodzi o podejścia zwinne. Jeżeli spojrzymy na Agile'a Scrama, tak? Epiki potem znowu rozłożymy na mniejsze elementy, czyli filmy, już konkretne, ukierunkowane historyjki. Dalej filmy rozłożymy na user story, a user story na story pointy i będziemy je realizować.
Więc moi drodzy, niezależnie od tego, jaki jest ten klient, gdzie on jest, to ma on różne wymagania, a naszym zadaniem jest dostarczenie w miarę szybko, elastycznie i to, za co klient chce zapłacić. Więc w tym wypadku dostarczylibyśmy być może mężczyznę, który byłby inteligentny, kto o tym wie, może i bogaty, wysoki, szczupły, alfa, jak i zrównoważony emocjonalnie. Więc warto bardzo szeroko patrzeć na rynek, bo tak naprawdę nie powinniśmy się zamykać w obszarze gdzieś tam ciężkich, twardych wymagań jednego klienta, ale powinniśmy reagować na wszystkie wymagania. Co więcej, aby lepiej reagować na potrzeby klienta, ważne jest, aby również starać się identyfikować chociażby to, co nasz klient robi na rynku, często nazywane pattern business activity, czyli obszary działalności biznesu, czy obszary działalności użytkowników po stronie biznesu. I to pozwala nam lepiej rozumieć, czy identyfikować potrzeby klientów. Moi drodzy, kolejny slajd to już nic innego jak nowy świat, czy też nowa odsłona. To, co przynosi nam zarówno Lean, ITIL i DevOps, daje nam, bardzo często byśmy powiedzieli, nowe możliwości czy ITIL-a czwartego. Przede wszystkim możliwość współpracy klienta czy konsumenta z dostawcą. I tutaj powiedzielibyśmy service provider, service consumer, nic innego jak value co-creation, współtworzenie wartości. Należałoby tutaj do service providera dodać jeszcze taki element jak service supplier. Supplier, czyli dostawca zewnętrzny, który będzie wspierał nas w tworzeniu wartości. Innym ważnym elementem w tym całym aspekcie jest nic innego jak cztery wymiary zarządzania usługami, czyli organizacja i ludzie, informacje i technologie, strumienie wartości i procesy i partnerzy i dostawcy. Również kolejny kluczowy element to łańcuch wartości usług. Łańcuch wartości usług, który działa w oparciu o, czy opiera się na odpowiednio generowanym popycie i dostarczaniu wartości. A ten popyt zamieniany jest w produkty i usługi poprzez wykorzystanie takich elementów jak engage, czyli mamy zaangażowanie, design and transition, czyli projektujemy i budujemy, obtain and build, czyli pozyskujemy komponenty i budujemy, no i deliver and support, który zapewnia dostarczanie i wsparcie. Ale to wszystko nie uda się bez odpowiedniego planowania dla całości, no i improvementu, czyli poszukiwania możliwości poprawy. Kolejny ważny element, zaczerpnięty bardzo mocno już z filozofii Lean, to value stream mapping, czyli mapowanie strumienia wartości, tworzenie stanu obecnego, tworzenie stanu docelowego, identyfikacja wszelkiego rodzaju działań, które nie dają wartości i ich eliminacja. Inny ważny aspekt czy narzędzie, które występuje w tej nowej odsłonie, to continuous integration, continuous delivery. Powiedzmy sobie jasno, już nawet nie continuous integration i delivery, po prostu continuous everything, które ma zapewnić, że nastąpi automatyczna integracja, budowa, nastąpi automatyczne testowanie, jak również będzie automatyczne monitorowanie i dostarczanie, odbędzie się automatyczny deployment, jeśli jest potrzeba, to automatycznie zostanie rozwiązane i wycofane z produkcji. A to continuous everything to nic innego jak ścisły element DevOpsa, o którym mówiliśmy wcześniej, który ma zapewnić odpowiednią współpracę pomiędzy biznesem i rozwojem, a eksploatacją. Kolejny ważny element to service value system, czyli system wartości usług, który opiera się na odpowiednich możliwościach generowania popytu, realizacji tego i dostarczania wartości. Ale service value system będzie drive'owany czy sterowany gaining principles, czyli tymi zasadami przewodnymi, które będą
odnosić się do governance'u. Governance będzie zapewniał, że powstaną odpowiednie praktyki w organizacji, czyli można by powiedzieć, procesy zostaną zaprojektowane, będą wdrożone, będzie realizowana strategia i tak dalej. Będziemy wykorzystywać continual improvement po to, żeby cały czas się doskonalić i poprawiać, a to wszystko w ramach niczego innego jak łańcuchów wartości, żeby dostarczać klientowi wartość. No i pozostaje nam jeszcze na tym obrazku jeden element, do którego należałoby się odnieść, to nic innego jak 7 zasad przewodnich. Czyli ten fundament, który narodził się już w iKill Practitionerze jako 9 pozycji, czyli 9 zasad, a skumulowany i stworzony pod iKilla 4 posiada już 7 głównych zasad przewodnich, począwszy od focus on value, czyli skup się na wartości, aż do optymalizacji i automatyzacji. Pamiętajmy tylko o tym, że każda z tych zasad może być używana niezależnie. Nie ma tutaj jakiegoś jasnego przesłania, że najpierw ma być focus on value, potem ma być start where you are i tak dalej, a na końcu optimization and automate. Nie ma tutaj żadnej takiej reguły. Reguła mówi prosto, że po prostu każda z tych zasad jest uniwersalna, jeżeli chodzi o wykorzystanie jej w organizacji. Teraz się, moi drodzy, postaram wam opowiedzieć trochę szerzej o każdym jednym aspekcie, zaczynając od 4 wymiarów zarządzania usługami. Moi drodzy, 4 wymiary zarządzania usługami. Niezbędne tak naprawdę do tego, aby wspierać takie holistyczne podejście do czego? Do zarządzania usługami. Przede wszystkim te 4 wymiary będą miały kluczowe znaczenie dla czego? Dla takiego skutecznego i wydajnego ułatwiania wartości naszym klientom i innym interesariuszom w postaci zarówno produktów, jak i usług. Inna ważna sprawa to jest to, że reprezentują perspektywy i dodatkowo można powiedzieć takie elementy, które będą istotne dla całego systemu wartości usług, czyli Service Value System, w skrócie SVS, w tym całego też łańcucha wartości usług. No i wszystkich oczywiście praktyk zarządzania usługami. Dlatego też te 4 wymiary reprezentują obszary, jakie należałoby wziąć pod uwagę, jeśli chcielibyśmy odpowiednio dobrze czy właściwie zarządzać usługami. Dlatego też jak spojrzymy na organizację i ludzi, no to byśmy powiedzieli, że tutaj złożoność organizacji, jak widzimy na rynku, bardzo rośnie. Dlatego ważne jest, aby sposób, w jaki organizacja jest poukładana, zorganizowana, zarządzana, a także role, obowiązki czy cały ten system zarządzania, system władzy, komunikacji, były dobrze zdefiniowane i żeby dodatkowo wspierały taką ogólną strategię i model działania. Czyli przede wszystkim organizacja i ludzie, byśmy powiedzieli, odniesienie do zmiany kulturowej. Kolejny ważny element, czyli ten drugi filar czy wymiar, to informacje i technologie. I tutaj w odniesieniu do SVS-a wymiar informacji i technologii obejmuje informacje i wiedzę, która jest niezbędna do zarządzania usługami, ale także też skupia się na wymaganych technologiach, czy tych pipeline'ach, ekosystemach, które wspierają nam komunikację i przesyłanie tychże czy przetwarzanie, przesyłanie, obramianie tych informacji. Kolejny aspekt, trzeci to partnerzy i dostawcy. I tutaj ten wymiar partnerów i dostawców obejmuje pewne relacje organizacji z innymi, zaangażowanymi na przykład w projektowanie, rozwój, wdrażanie, czy też chociażby patrząc szerzej, dostarczanie, wsparcie czy ciągłe doskonalenie usług. Zawiera również umowy pomiędzy organizacją a bardzo często jej partnerami czy dostawcami, no bo przecież kupujemy usługi na zewnątrz, tak? Ale również będziemy zawierać umowy pomiędzy organizacją a dostawcami zewnętrznymi. Tutaj każda organizacja i każda usługa zależy w pewnym stopniu, jak widzicie, od świadczonych przez nią usług, jak i od innych organizacji. Czyli mówimy o takim znowu tutaj value co-creation. Jeżeli my chcemy współtworzyć wartość, dostarczać wartość naszym klientom, to dostarczanie tej wartości będzie zależało od dostarczania usług wewnątrz naszej organizacji, jak i pozyskania ich
ich na zewnątrz. No i pozostaje nam jeszcze jeden element, ten value stream and processes, czyli strumienie wartości i procesy stosowane w organizacji, w SVS-ie i tak naprawdę w odniesieniu do innych procesów dotyczy tego, jak chociażby różne części organizacji działają w taki zintegrowany i skoordynowany sposób. Po co? No po to, aby umożliwić tak naprawdę tworzenie wartości poprzez produkty i usługi. Dlatego też ten wymiar koncentruje się na działaniach podejmowanych przez organizację, no i oczywiście dodatkowo na sposobie ich organizacji, ale także na tym, w jaki sposób organizacja zapewnia efektywne i skuteczne tworzenie wartości dla wszystkich interesariuszy. Kolejny element, który pozwala nam lepiej dostarczać wartość, już o nim wspominałem wcześniej, to system wartości usług, czyli tak zwany Service Value System. Definicja mówi, że to model przedstawiający, w jaki sposób wszystkie komponenty i działania organizacji współpracują w celu dostarczania wartości. Więc skoro tak, to spójrzmy na te elementy, które tutaj zostały wymienione. Zasady przewodne, Guiding Principles. Moi drodzy, zalecenia, które mają kierować organizacją we wszystkich okolicznościach. Tutaj myślę, że niezależnie od zmian w jej celach, strategiach, rodzaju pracy lub strukturze organizacyjnej. Kolejny element to governance, czyli pewne środki, tak, za pomocą których organizacja jest kierowana i kontrolowana. Można powiedzieć, mamy tutaj taki BAT, czy takie narzędzie, które pozwala nam nadzorować całą organizację i to, co w niej się dzieje. Kolejny aspekt to łańcuch wartości, czyli zestaw powiązanych ze sobą różnego rodzaju działań, które organizacja wykonuje po to, żeby móc dostarczać cenny produkt lub usługę swoim klientom i oczywiście ułatwić realizację tej wartości. Również pojawiają się praktyki, czyli zestaw różnego rodzaju zasobów organizacyjnych przeznaczonych do wykonania pracy lub realizacji celu. A prościej byśmy powiedzieli, te praktyki to nic innego jak zestaw 34 procesów czy 34 praktyk, które pojawiają się w bibliotece IT-owej wersji czwartej. O ile w wersji trzeciej mieliśmy 26 procesów i 4 funkcje, to tutaj będziemy mieli 34 praktyki. No i pozostaje continual improvement, powtarzające się działania organizacyjne, które są wykonywane na wszystkich poziomach po to, żebyśmy byli w stanie zapewnić, że wydajność organizacji stale spełnia oczekiwania interesariuszy. Dlatego też tutaj ITIL 4 wspiera ciągłe doskonalenia dzięki modelowi ciągłego doskonalenia, który opisany jest, czy przedstawiony jest mniej więcej w ten sposób, gdzie definiujemy wizję, misję, potem cele wysokopoziomowe, cele operacyjne. Do celów operacyjnych definiujemy krytyczne czynniki sukcesu, dla czynników sukcesu krytyczne wskaźniki wydajności, czyli KPI. Dla KPI definiujemy miary i dopiero dokonujemy pomiarów. Ale żebyśmy mogli dokonać pomiarów, to musimy się skupić na miarach w trzech aspektach, czyli miary usług, miary procesów i miary komponentów, gdzie miary usług będą nam mierzyły kompletność usługi, miary procesów całość procesów, a miary komponentów będą mierzyły po prostu komponenty, czy innymi słowy technologie. Ważne jest, żebyśmy nie zapomnieli o tym, że to wszystko, co robimy, to ma doprowadzić do tego, że zburzymy silosy. Jednym z największych wyzwań, z jakimi spotykamy się, czy przed jakimi staje organizacja, próbując efektywnie i powiedzmy wydajnie współpracować ze wspólną wizją lub aby był taki stały, bardziej zwinny i odporny sposób działania, jest nic innego jak walka z organizacją silosową. Silosy organizacyjne mogą co robić? Mogą tworzyć się na wiele różnych sposobów i z wielu różnych powodów. Przede wszystkim już ITIL drugi, który pojawił się na rynku, wprowadził te silosy. No ale teraz musimy sobie jakoś z tym poradzić. Silosy mogą być odporne na zmiany i mogą uniemożliwić nam łatwy dostęp do informacji takiej specjalistycznej
wiedzy, która tak naprawdę istnieje w całej organizacji, a z drugiej strony może zmniejszyć wydajność i zwiększać koszty, tak? No bo jak będziemy działać CDS-owo, to te nasze produkty czy usługi nie będą przechodziły cross-funkcjonalne, nie będzie odpowiedniego zaangażowania i tak dalej, co będzie powodowało, że w tym kontekście będą zwiększały się ryzyka, będą zwiększały się koszty, będą opóźnienia i tak dalej. Dlatego też SUGOS-y utrudnią nam komunikację lub współpracę w różnych grupach. Patrząc na to, moglibyśmy powiedzieć, że taka organizacja, która jest zablokowana, nie może działać szybko, by wykorzystać szansę lub zoptymalizować wykorzystanie zasobów całej organizacji. Nie nadąży za potrzebami klientów. Często nie jest w stanie podejmować skutecznych decyzji, które dotyczą zmian ze względu na ograniczoną na przykład widoczność i wiele ukrytych planów w ramach organizacji. Praktyki mogą również stać się pewnymi silosami. Wiele organizacji dożyło takie praktyki, jak na przykład zarządzanie zmianami organizacyjnymi lub zarządzanie incydentami bez oczywiście jasnych interfejsów do innych praktyk czy innych procesów, co spowodowało, że brak komunikacji potworzył kolejne silosy. Więc wszystkie praktyki powinny mieć ze sobą wiele różnego rodzaju interfejsów. I tutaj wymiana informacji pomiędzy tymi praktykami powinna być uruchomiona w kluczowych punktach przepływu pracy. No a dodatkowo będzie też miała co? Będzie miała dodatkowo takie zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dlatego też architektura IT-owego systemu wartości usług umożliwia nam dodatkowo pewną elastyczność i zniechęca do takiej pracy w trybie cichym, czy takim zamkniętym, takim sensowym. Działania łańcucha wartości usług i praktyki w SVS-ie nie tworzą stałej, sztywnej struktury, tylko budują ją, można by powiedzieć, cross-funkcjonalną, bardziej otwartą. Można je łączyć na wiele różnych strumieni wartości po to, żebyśmy mogli zaspokoić potrzeby organizacji w kontekście różnych potrzeb, czy tych różnych scenariuszy. I w tymże wypadku organizacje powinny być w stanie zdefiniować i przedefiniować swoje strumienie wartości w taki odpowiedni, elastyczny, ale bezpieczny i wydajny sposób. Ale jeżeli chcemy to zrobić, to wymaga to ciągłego doskonalenia na wszystkich tak naprawdę poziomach organizacji. No i tutaj znowu wykorzystujemy model ciągłego doskonalenia IT-owego, który pomoże Wam uporządkować te działania, tak? Czyli sprawi, że wreszcie ciągłe doskonalenie i ogólne funkcjonowanie organizacji będą kształtowane przez zasady przewodnie IT-a, czyli te 7 zasad przewodnich od focus on value aż po automatyzację i optymalizację. Moi drodzy, kolejny ważny aspekt, na który warto zwrócić uwagę, to nic innego jak łańcuch wartości, który występuje w naszym IT-u, w naszym IT-u czwartym. Zauważcie, że łańcuch wartości to każde działanie w łańcuchu wartości, które wykorzystuje kombinację praktyk do przekształcenia danych wejściowych w konkretny wynik, czyli wartość, jakiej wymaga nasz klient, czy za jaką chce zapłacić. Dlatego dane wejściowe do łańcucha wartości usług mogą pochodzić na przykład spoza łańcucha wartości. Bo zauważcie, na początku pojawia się coś takiego jak demand. Te, które pochodzą z łańcucha wartości, powiedzielibyśmy, generowane są przez improve, tak? Czyli przez doskonalenie. Natomiast tutaj, gdzie pojawia się ten demand, to już możemy powiedzieć, że będzie to po części improve, gdzie pojawia nam się backlog, ale równie dobrze będzie to nic innego jak rynek, tak? I będziemy je pozyskiwać z rynku, czyli mogą pochodzić spoza łańcucha wartości lub być wynikami innych działań, czyli tego, co jest realizowane. W ten sposób działania te będą połączone i będą współpracowały ze sobą, przy czym w takim wypadku, moi drodzy, każda aktywność jest odbierana i zapewnia wyzwalacze dla kolejnych działań. Tak jak na załączonym obrazku, którą moglibyśmy dalej podjąć. Czyli zakładamy, że na początku jest ten engage, zaangażowanie wszystkich świętych, którzy powinni być zaangażowani, a później odnosimy się do każdego jednego
aspektu. Abyśmy mogli przekształcić te dane wejściowe w dane wyjściowe, działania w ramach łańcucha wartości będą wykorzystywały różne kombinacje tych praktyk IT-owych. I tutaj zestaw zasobów przeznaczonych do wykonania chociażby określonych rodzajów pracy, tak? Każde działanie może opierać się na zasobach, procesach, umiejętnościach, no i ewentualnie kompetencjach wewnętrznych lub nawet osobach trzecich, tak? W ramach jednej lub wielu praktyk. Na przykład aktywność łańcucha wartości zaangażowanie, które jest na samym początku, może opierać się na wielu praktykach, w tym na zarządzaniu chociażby dostawcami, zarządzaniu wsparciem, zarządzaniu relacjami czy realizacją wniosków. Po co? Po to, aby reagować na nowe czy zmieniające się wymagania dotyczące zarówno produktów, jak i usług oraz ewentualnie decyzji lub informacji od różnych interesariuszy. Abyśmy mogli wykonać te określone zadanie lub odpowiedzieć na określoną sytuację, która by zaistniała w organizacji, tworzone są strumienie wartości usługi. Te strumienie wartości usług są specyficznymi takimi, moi drodzy, kombinacjami działań, praktyk, a każda z nich jest przeznaczona dla, jak tu inaczej to ująć, dla konkretnego już scenariusza. Kolejny ważny aspekt, do którego się odniesiemy, to jak widzicie, mamy nic innego jak 7 zasad przewodnich. Te 7 zasad przewodnich, co to takiego? Zalecenia, które prowadzą organizacje we wszystkich okolicznościach, niezależnie od zmian w jej celach strategicznych, rodzaju pracy lub strukturze zarządzania. A każda naczelna zasada jest uniwersalna i trwała. I to powinniśmy gdzieś tam sobie wziąć do serca, zapamiętać, że każda ta zasada będzie uniwersalna i trwała. Więc teraz może kilka słów o każdej z nich, zaczynając od focus on value, czyli skupienia się na wartości. Focus on value. Wszystko, można powiedzieć, że wszystko, co robi organizacja, powinno łączyć się albo bezpośrednio z wartością, zarówno dla siebie, dla swoich klientów i wszystkich innych interesariuszy. No i wartość może przybierać różne formy, takie jak na przykład przychody, lojalność klientów, niższe koszty, tak, czy na przykład nie wiem, możliwość rozwoju dla naszej organizacji. Kolejna zasada to zacznij, gdzie jesteś. Czyli nie powinniśmy zaczynać od nowa albo czegoś nowego bez takiego uprzedniego rozważania, co już jest dostępne do wykorzystania, czy co zostało już zrobione przez naszych poprzedników. Bo to, co zostało wykonane przez kogoś, może mieć swoją dużą wartość i czasami nie warto tego po prostu niszczyć. Natomiast pomiary należałoby zawsze dostosować do wspierania bezpośredniej informacji i obserwacji. Moi drodzy, dlaczego? Dlatego, że jak chcemy dowiedzieć się, co już jest, to w ramach tego kroku zacznij, gdzie jesteś, zrobilibyśmy takiego dużego snapshota, czyli duże zdjęcie, tak? Dokonalibyśmy assessmentu, zebralibyśmy dane, dokonalibyśmy pomiarów i tak dalej, po to, żeby zobaczyć, co już jest, z czego możemy korzystać i gdzie powinniśmy zacząć. Kolejna zasada to postępuj iteracyjnie dzięki opiniom. Przede wszystkim musimy oprzeć się takiej pokusie robienia wszystkiego naraz, bo nawet tak naprawdę ogromne inicjatywy muszą być realizowane iteracyjnie. Nieważne, jak to jest duże, ważne, żeby było podzielone na mniejsze części. Organizując tą pracę w mniejsze, takie łatwiejsze do zarządzania sekcje, będziemy w stanie realizować je w odpowiednim czasie. A nacisk na każde działanie będzie mocniejszy i łatwiejszy po prostu do utrzymania. Będzie nam po prostu dużo lepiej i łatwiej zrealizować konkretną pracę. Kolejna zasada to współpracuj i promuj widoczność. Gdy inicjatywy angażują właściwe osoby, właściwe zasoby w odpowiednie role, czy przypiszemy odpowiednie role, korzystamy z lepszego zaangażowania, czyli włączamy engage. Wszystko nabiera tak naprawdę wtedy większego czy takiego szerszego znaczenia, ponieważ dostępne są lepsze informacje do chociażby podejmowania decyzji. Oraz dodatkowo zwiększenie takiego prawdopodobieństwa długoterminowego sukcesu. Więc przede wszystkim, jeżeli odpowiednio się angażujemy, przypiszemy rolę i tak dalej, to
zasadniczo możemy długoterminowo osiągnąć lepszy sukces. Jeżeli kolejna myśl i pracuj holistycznie. Tutaj żadna usługa czy praktyka, proces, dział lub dostawca nie działają samodzielnie. Z tego jak spojrzymy na każdą jedną organizację. Produkty, które organizacja dostarcza zarówno sobie, jak i swoim klientom i innym interesariuszom, mogłyby ucierpieć, czy przede wszystkim no na pewno ucierpią, tak, jeśli nie będziemy działać w taki zintegrowany sposób, aby obsługiwać swoje działania jako całość, a nie jako oddzielne części. Dlatego pracujemy, myślimy holistycznie. Więc wszystkie działania organizacji powinny koncentrować się na dostarczaniu wartości. Usługi są dostarczane zarówno klientom wewnętrznym, jak i zewnętrznym poprzez to, poprzez koordynację i integrację czterech wymiarów zarządzania usługami. Moi drodzy, i kolejna zasada to już utrzymuj to proste i praktyczne. Czyli upraszczając bym powiedział, wyeliminuj wszelkiego rodzaju nieefektywności i wąskie gardło. Dlatego też organizacje muszą co robić? Muszą maksymalizować wartość pracy, która jest wykonywana poprzez ich zasoby i technologię. Technologia może przede wszystkim pomóc organizacji w zwiększaniu skali i realizacji częstych i powtarzalnych zadań. Czyli automatyzujemy, eliminujemy to, co się powtarza, po to, żeby zastąpić to automatyzacją. Wyeliminujemy pracę rąk ludzkich, po to, żeby ludzie mogli zająć się jakimiś fajniejszymi czy właściwymi rzeczami. W związku z tym też w kolejnym kroku, czy w kolejnej zasadzie optymalizujemy i automatyzujemy. Doprowadzamy do tego, że proces zostaje, o ile to jest możliwe, w pełni zautomatyzowany. Jeżeli spojrzymy na Continuous Everything, to chcielibyśmy, żeby ten flow był zautomatyzowany od momentu pojawienia się wymagań do momentu wycofania ewentualnie usługi z produkcji. Czyli tworzenie kodu, najlepiej sztuczna inteligencja, która będzie go generowała na podstawie konkretnych wymagań, trafia do integracji, buduje, builduje, testuje, waliduje, trafia do delivery, z delivery jest automatem przenoszony na produkcję, tam odbywają się automatyczne testy, nawet UAT-y zostają w pewnym sensie zautomatyzowane i produkt, usługa trafia na produkcję. Jeżeli pojawiają się różnego rodzaju błędy czy incydenty po przeniesieniu zaraz usługi na produkcję, następuje automatyczne wycofanie. Więc takie działania możemy tutaj swobodnie podejmować. Ważne jest, żebyśmy też zwrócili uwagę na coś takiego jak mapowanie strumienia wartości i VSM. Moi drodzy, o co chodzi? Chodzi o to, że ITIL 4, DevOps i Lean dostarczają nam takie narzędzie Lean, które nazywane jest Value Stream Mapping, czyli mapowanie strumienia wartości. Mówi nam o tym, w jaki sposób powinniśmy identyfikować procesy, czyli zbudować stan obecny procesu, odzwierciedlić, jak on działa, nie tak, jak został kiedyś zaprojektowany na kwitach, nie tak, jak został zaprojektowany przez firmę ABC w narzędziu, ale tak, jak rzeczywiście ten proces jest obsługiwany przez ludzi. I ludzie tworzą, przyklejając kolorowe karteczki, łącząc je ze sobą relacjami na ścianie, tworzą nam stan obecny procesu. W kolejnym kroku tworzą stan docelowy procesu i identyfikują nieefektywności, czyli kroki, które nie dają wartości w procesie, po to, żeby je wyeliminować. Zauważycie na tym obrazku takie elementy jak czas oczekiwania, czas procesowania, łączny czas procesowania, łączny czas standardowy itd., itd. Moi drodzy, te wszystkie czasy, które tutaj się pojawiają, mają wpływ na całkowity czas dostarczenia czy lead time, jeżeli chodzi o produkty, usługi, zmiany itd. Naszym zadaniem jest znalezienie tutaj wszelkiego rodzaju nieefektywności. Jeżeli zbyt długo trwa czas procesowania, to trzeba się zastanowić, dlaczego tak jest i sprawić, by to wyeliminować. Pomiędzy poszczególnymi krokami być może odbywają się autoryzacje. Te autoryzacje to waiting time, czyli czasy oczekiwania. Jeżeli na dzień dzisiejszy oczekiwanie na każdą akceptację trwa około 14 do 15 dni, to być może jest to niedopuszczalne w naszej organizacji, jest to za dużo. Dlatego Lean i ITIL wraz z DevOpsem proponują nam mapowanie strumienia wartości, żeby te flowy wszelkiego rodzaju usprawnić, tak? Żebyśmy mogli
lepiej dostarczać, czy żeby lepiej te produkty przechodziły z lewej na prawo. Warto też mieć świadomość, z czego w istocie składa się nas DevOps. Przede wszystkim kluczowym elementem DevOpsa jest nic innego jak kultura. Bo często mówimy, że DevOps to kultura, DevOps to czas. Dlaczego DevOps to czas? Bo musimy skrócić lead time. Musimy sprawić, że produkty będą i usługi szybciej dostarczane na produkcję. Czemu również mówimy, że kultura? Bo organizacja wymaga zmiany kulturowej, czy też wprowadzenia zupełnie innego spojrzenia. Chociaż często mówimy, że nie da zmienić się kultury. No bo zasadniczo nie, ale możemy wpływać na zachowania ludzi, a te zachowania staną się po prostu kulturą. Żebyśmy mogli wpływać na zachowania ludzi, to skorzystamy z takich narzędzi, jak na przykład Agile, CI/CD, czyli Continuous Integration Delivery albo Continuous Everything, skorzystamy z ITSM-a, czyli tu wykorzystamy ITIL-a trzeciego, czwartego, no i wykorzystamy dobre praktyki Lean. A całość tego flow powinna zostać odpowiednio zautomatyzowana. Nie zapominajmy jednak tutaj o czymś takim jak trzy drogi DevOpsowe. Pierwsza droga to flow, czyli zapewnienie, że produkty, usługi będą przechodziły od lewej do prawej niezachwiane i nie będą zatrzymywały się przez ograniczenia. Druga droga to pętla zwrotna, czyli informacja zwrotna, feedback na każdym etapie, czyli włączenie ciągłego monitorowania i uruchomienie feedbacku. No i trzecia droga to eksperymentowanie i uczenie się, która ma zapewnić, że będziemy eksperymentować, czyli podejmować ryzyko i nie będziemy karać za błędy, a z drugiej strony organizacja będzie się uczyć. W związku z tym możecie spojrzeć króciutko na flow w kontekście Continuous Integration Delivery, który pokazuje nam, w jaki sposób dostarczane są produkty i w jaki sposób mogą być deployowane automatycznie. Zauważcie, że ten pierwszy flow w przypadku Continuous Delivery pokazuje nam, jak produkt czy usługa przechodzi do delivery automatycznie, czyli najpierw mamy rozwój, tak? Czyli napiszemy, przygotujemy rozwiązanie, potem mamy application test, potem mamy integration test, potem mamy acceptance test. Te elementy mogą być wyzwalane, czy te kroki mogą być wyzwolone automatycznie, ale w kontekście delivery nastąpi ręczny deployment na produkcję, tak? Czyli będzie manualny trigger. Ktoś musi dać autoryzację, ktoś musi nacisnąć przycisk. Natomiast jeżeli mówimy o continuous delivery, to mówimy o tym, że powinniśmy zapewnić, że oprogramowanie cały czas będzie w stanie wydania i będzie gotowe do przeniesienia go w dowolnej chwili na produkcję. Ale bardzo często, jak widzicie, wymuszając to ręcznie. Natomiast gdy patrzymy szerzej i mówimy już continuous deployment, to cały ten flow powinien być zapewniony czy realizowany automatycznie. Tak? Czyli przejście pomiędzy poszczególnymi krokami od dev aż do production odbywa się automatycznie. Czyli jeżeli zostanie przygotowane rozwiązanie, tak? Czyli mamy dev, no to automat w odniesieniu do tego, co zostało przygotowane, da nam autoryzację. Dalej zostaną przeprowadzone automatyczne testy. Wynik z testów i werdykt spowoduje przejście do integration test. Znowu wynik z testów integracyjnych i werdykt spowoduje, że przejdziemy do testów akceptacyjnych. Testy akceptacyjne zostaną zautomatyzowane, czy przeprowadzone automatycznie i dalej znowu automat wyzwoli nam przeniesienie tego rozwiązania na produkcję. I tak, moi drodzy, w kontekście DevOpsa moglibyśmy realizować czy dostarczyć produkty i usługi, ale oczywiście pamiętajmy o tym, że ITIL 4 w odniesieniu do wartości też również wskazuje jasno na zautomatyzowanie tutaj tego naszego flow. Warto sobie zadać pytanie, szybciej czy stabilniej? No to zauważcie. Nasz rytm jest zatrzymany. Dlaczego ten nasz rytm jest zatrzymany? Ponieważ niegdyś dla biznesu liczyły się pieniądze i czas. Mówimy o innowacjach. Biznes potrzebuje nowych rozwiązań. Jeżeli biznes potrzebuje nowych rozwiązań, no to tradycyjnie korzystaliśmy z podejścia waterfallowego. Jak widzimy, mamy 6 zmian, a przez zastosowanie rygorystycznych procesów eksploatacji tak naprawdę tylko 2 rozwiązania są utrzymywane na produkcji albo były
były zrealizowane właściwie, a pozostałe cztery zawahały nam naszą stabilność, czyli nasz rytm dostarczania i wspierania usług. Co zatem daje nam nowe spojrzenie czy nowe podejście? Zauważcie, że biznes nadal będzie oczekiwał innowacji, ale będzie wygrywał przez te innowacje, tak? Czy będzie pozyskiwał rynek, będzie zarabiał pieniądze poprzez innowacje, ale te innowacje mają zapewnić, że będziemy korzystali z takich praktyk jak Agile, Lean, ITSM, teoria ograniczeń, jeszcze wiele, wiele innych, a pod spodem będzie continuous delivery, czy powiedzielibyśmy już teraz continuous everything. Zapewnimy, że ten flow zostanie w pełni zautomatyzowany. Skoro tak, no to musimy sobie zadać pytanie, no dobra, to jak szybciej i stabilniej, to czego chciałby biznes? Bo patrząc na dostarczanie produktów i usług i zagrożenia, z jakimi się spotykamy na co dzień, no to mamy ekstremalne sfokusowanie na zmiany, czyli biznes i development zwykle chcą tylko zmian. Natomiast po stronie eksploatacji ekstremalne sfokusowanie na stabilność. Czego chce eksploatacja? Stabilności. Nie potrzebujemy w eksploatacji zmian. Po co nam te zmiany? Po to, żeby nam zakłócić działanie? Nie. I tutaj każda strona, zarówno development, jak i operacje, każdy będzie ciągnął tą linę w swoją stronę. Natomiast biznes oczekuje, że zostanie tutaj zachowana odpowiednia jakość i mówi jasno, czego chce. Biznes przede wszystkim chce obu z powyższych, zarówno żeby było maksymalnie dużo zmian, czyli jak najczęściej, żeby te zmiany były dostarczane na produkcję, a z drugiej strony, żeby te środowiska były stabilne i żeby się nie sypały. Dlatego zastosowanie łańcucha wartości poprzecinającego strumieniami i wykorzystanie odpowiedniego flow w odniesieniu do mapowania wartości i continuous everything możemy zapewnić, iż w ten sposób będziemy dostarczać wartość naszym klientom. Moi drodzy, skoro tak, to przede wszystkim wartość ponad wszystko. Czym jest ta wartość? Dostrzeganie korzyści, użyteczności i znaczenia czegoś. Dodatkowo wartość jest współtworzona przez taką aktywną współpracę pomiędzy dostawcami i konsumentami, a także innymi organizacjami. Celem organizacji jest przede wszystkim tworzenie wartości dla odbiorców, klientów, dla interesariuszy. Termin wartość bardzo często jest używany regularnie w zarządzaniu usługami. Jest to główny cel tak naprawdę ITIL-a czwartego, dlatego musimy go jasno zdefiniować, czy musi być on jasno zdefiniowany. Nieodłączną taką, czy nierozerwalną taką cechą tej definicji jest zrozumienie, że tak naprawdę wartość podlega postrzeganiu przez interesariuszy, postrzeganiu przez stakeholderów, niezależnie od tego, czy są to klienci, czy są to konsumenci, czy część organizacji usługodawcy. Wartość może być po prostu subiektywna czasami i każdy z nas inaczej tą wartość będzie dostrzegał. Jeżeli wypożyczymy samochód, to dla kawalera ten samochód powinien być zwykle sportowy, szybko się rozpędzać i tak dalej, ładny, tak żeby mógł pojeździć i poszpanować. Dla kogoś, kto już ma dzieci, tak, rodzinę i tak dalej, bardziej będzie oczekiwał, że ten pojazd będzie bezpieczny, że będzie wyposażony w foteliki, że będzie miał podstawki na kubki, że będzie wygodny, bezpieczny i tak dalej, i tak dalej. Więc każdy z nas tą wartość będzie dostrzegał inaczej. Ważne jest, żeby zrozumieć, w jaki sposób tworzona jest wartość. Moi drodzy, byśmy mogli tworzyć wartość, robimy coś takiego jak propozycja wartości. A propozycja wartości składa się z dwóch elementów. Użyteczność i gwarancja. Użyteczność, czyli zgodność z przeznaczeniem. Coś, co usługa robi. Ale żeby usługa mogła coś robić i żeby można było dostarczać wartość, no to albo wspieramy wydajność, albo eliminujemy ograniczenia. No to załóżmy sobie, że chcielibyśmy się przemieszczać z punktu A do punktu B. Otrzymaliśmy w rozwiązaniu produkt czy usługę pod tytułem samochód. No to ten samochód, żeby zapewnić tą użyteczność,
musimy zapewnić gwarancję. Przede wszystkim musi być dostarczająca dostępność, czyli w dowolnej chwili, kiedy przekręcimy kluczyk, samochód musi zapalić i będzie możliwość podróżowania. Musi być odpowiedni potencjał wykonawczy, czyli na przykład musi mieć 4 albo 5 miejsc plus odpowiedni bagażnik, żebyśmy się do niego zmieścili. Ale również musi mieć odpowiedni zbiornik paliwa z uwagi na to, żebyśmy mogli przejechać odpowiednią ilość kilometrów, na przykład 1000 kilometrów, co przełoży się na dostępność. Powinna być zagwarantowana odpowiednia ciągłość działania. Jeżeli nam się popsuje na drodze, to dzwonimy do serwis desku i podstawiany nam jest na przykład inny samochód jako samochód zastępczy i ciągłość działania jest utrzymana. Jak złapiemy gumę, no to możemy wdrożyć procedurę disaster recovery, czyli wymienić oponę. Jak spojrzymy na to szerzej, no to powiemy, dobrze, powinna być odpowiednia dostępność, pojemność, ciągłość, ale również bezpieczeństwo. I to bezpieczeństwo, no jeżeli mielibyśmy, czy miałoby dojść do zderzenia czołowego, no to ważne jest dla nas, czy strefa zgniotu kończy się na silniku. A z drugiej strony, gdzie mamy ten silnik? Czy z przodu, czy z tyłu? Bo jeżeli z przodu, to nie ma najmniejszego problemu. Systemy bezpieczeństwa zadziałają, ale jeżeli z tyłu, no to już gorzej, tak? A więc tworząc wartość, powinniśmy się skupić na tych wszystkich aspektach. W odniesieniu do tego, moi drodzy, jak widzicie, wyniki nie kłamią. Co będziemy mierzyli w kontekście DevOpsa, ITIL-a czwartego i tak dalej? Przede wszystkim prędkość, jakość, stabilność i kulturę. Jeżeli mówimy o prędkości, no to czas cyklu. No i oczywiście czas dostarczania zmian. No ale częstotliwość wdrożeń na produkcję, czy szybkość tych wdrożeń. Tak? Czyli mamy deployment frequency i deployment speed. Jeżeli spojrzymy na jakość, no to wskaźniki nieudanych zmian, ale również wskaźnik udanych wdrożeń, no i oczywiście incydenty i defekty, jakie by się pojawiły. Patrząc na stabilność, no to mierzymy takie elementy jak średni czas wykrycia incydentu, średni czas przywrócenia komponentu czy elementu konfiguracji, czy średni czas przywrócenia usługi. No i pozostaje jeszcze kwestia kultury. No i tutaj retencję, lojalność, jeżeli chodzi o pracowników, zaangażowanie i morale, no i możemy również mierzyć wiedzę i współdzielenie. Te wszystkie elementy, które będą później przedstawiane, raportowane razem, pokażą nam, jak dobrze czy jak szybko działamy, na jakim poziomie, na ile środowiska są stabilne, jak przebiega ta nasza zmiana kulturowa. Moi drodzy, co mierzymy, a czego nie mierzymy? Nie mierzymy wyjścia i nie mierzymy produktywności, ale nie mierzymy również dojrzałości, nie mierzymy linijek kodu, bo byłoby to bez sensu, nie mierzymy dodatkowo velocity utilizacji, ale velocity nie w rozumieniu prędkość zespołu, tylko w rozumieniu ogólnej prędkości. A co mierzymy? Jeszcze warto zwrócić uwagę na ten jeden aspekt w kontekście niemierzenia, że nie mierzymy się indywidualnie lub lokalnie w ramach pojedynczej grupy. Warto zwrócić uwagę na to, czego będziemy dokonywać pomiarów. Przede wszystkim wyników i wartości, zdolności, czasu dostawy, częstotliwości wdrożeń, bo to też jest ważne, czasu przywrócenia usługi po awarii, wskaźnika. Czy będziemy mierzyć wskaźnik nieudanych zmian? No i oczywiście będziemy mierzyć zespół jako całość lub będziemy mierzyć się globalnie. W odniesieniu do tych pomiarów należy spojrzeć na 4 rodzaje prac, jakie wykonywane czy realizowane są w IT. Projekty biznesowe, projekty IT, planowane prace, to byśmy powiedzieli zmianę. No i pozostaje 4 rodzaj prac, nieplanowane prace. Te nieplanowane prace są niczym innym, jak pokłosiem czy wynikiem tych 3 pierwszych, czyli business project, IT project i planned work. Tak? Czyli mamy te 3 rodzaje prac, a one generują nam nieplanowane prace. Mówiłem, że wyniki nie kłamią, moi drodzy, zauważcie w odniesieniu do dobrych praktyk DevOpsa, ITIL-a czwartego, Lina i tak dalej, problemy, jakie napotykamy, czy różne kwestie, które utrudniają nam przyjęcie tej kultury usługowej, DevOpsowej i tak dalej. 50% różnego rodzaju kwestii dotyczy ludzi.
Tak? Czyli można by powiedzieć, że największym problemem organizacji jest nic innego jak zmiana kulturowa. 37% dotyczy aspektów procesowych, czyli mamy zbyt ciężkie, zbyt biurokratyczne procesy i tak dalej. 5% dotyczy niczego innego jak informacji, komunikacji. No i 8% dotyczy technologii, więc dalej największym problemem, z którym borykają się organizacje, jest nic innego jak ludzie i zmiana kulturowa. Warto zajrzeć czy skorzystać troszeczkę z wiedzy. Odsyłałbym wszystkich tych, którzy mają czas, czy znajdą czas na chwilę refleksji w internecie, aby udali się na stronę Dory albo Puppeta i pobrali sobie coś takiego jak State of DevOps Reports za lata 2016, 2017, 2018 i 2019. Bardzo szeroko opisują one, w jaki sposób łączymy ze sobą dobre praktyki, jak działa DevOps, w jaki sposób się mierzymy, w jaki sposób możemy włączać elementy Lina i IT-a właśnie do naszego DevOpsa. Więc tutaj bardzo zachęcam, a dla Was mam jeszcze jeden element, który chciałbym Wam pokazać w kontekście wyników. Zauważcie, tutaj mamy przedstawiony performance IT za lata 2016, 17 i 18. Te wyniki tak naprawdę nie kłamią, ponieważ jak możecie zauważyć, rok 2016, jeżeli chodzi o częstotliwość wdrożeń, tak, organizacje, które przyjęły te dobre praktyki, czy zaczęły stosować już DevOpsa, czy łączenie ze sobą Agile'a, Lina, IT'a i tak dalej, no to zauważcie, że mamy 200 razy częstsze wdrożenia. Potem w 2017 mamy o 46 razy częściej niż w roku poprzednim. No a tak naprawdę, jeżeli spojrzymy sobie na rok 2018, no to moglibyśmy powiedzieć, że jest to narzeczenie, tak? Wiele razy dziennie. Jeżeli spojrzymy na lead time dla zmian, no to zauważcie, że to jest 2555 razy szybciej. Kolejny rok to jest 440 razy szybciej. I rok 2018. Spojrzymy na mean time to recovery, czyli średni czas odtworzenia. 24 razy przyspieszyliśmy w 2016 roku. 96 razy szybciej było już w roku 2017. Także te wyniki tak naprawdę mówią nam o tym, jak IT jest w stanie się zmieniać z roku na rok, jeżeli właśnie przyjmiemy, zastosujemy te dobre praktyki, wykorzystamy IT'a czwartego, wykorzystamy Lina, wykorzystamy DevOpsa, wykorzystamy Agile'a, Scrum'a i tak dalej, teorię ograniczeń, Kanbana, no wiele, wiele narzędzi, które połączymy razem ze sobą. Moi drodzy, mamy już godzinę 12:05. W sumie o 5 minut udało mi się przedłużyć nasze spotkanie. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Miło było się z Wami spotkać. Wszyscy zainteresowani mogą się ze mną przez firmę Altcom skontaktować. Zapraszam oczywiście na kolejne czy na inne webinaria. Przeglądam też, czy pojawiły się jakieś pytania w trakcie naszego spotkania, ale zarówno w trybie zadawania pytań, ani w trybie publicznym nie odnotowałem, czy nie zauważyłem żadnych pytań z Waszej strony. Więc w takim razie pozostaję do Waszej dyspozycji. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, chciałby się czegoś dowiedzieć, to proszę pisać. Jak najbardziej będę starał się odpowiadać na
odpowiadać na wasze maile. Jak możecie zauważyć na załączonym obrazku, mamy maila arkadiusz.galecki@akademiaalt.com.pl i to jest jeden mail, a drugi mail, na który możecie pisać, to po prostu arkadiusz.galecki@akademiaalt.com.pl. A ja będę starał się na te wasze pytania oczywiście odpowiadać. W takim razie dziękuję wszystkim za spotkanie.